Dzień dobry, serdecznie chciałem powitać pana ministra, pana konsula, pana prezydenta i szanownych państwa. Przypadł mi tutaj w udziale zaszczyt wygłoszenia referatu na temat Jana Johnstona i jego roli w Resznie. Na początek chciałem zacząć od tego, że chciałem przedstawić rys historyczny czasów, w których Jan Johnston miał okazję żyć. W XVII wieku Rzeczpospolita osiągnęła maksymalny w swojej historii zasięg terytorialny. Jej powierzchnia w 1634 roku wynosiła 990 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli około 3 razy więcej jak teraz. W latach 1592-1599 istniała Unia Polsko-Szwedzka. W 1610 roku wojska Rzeczpospolitej zdobyły Moskwę. W 1611 w Warszawie miał miejsce hołd zdetronizowanego cara moskiewskiego przed królem Polski Zygmuntem III Wazą. Jego syn Władysław IV Waza był jednocześnie królem Polski, wielkim księciem litewskim, wybranym i tytularnym carem rosyjskim i tytularnym królem Szwecji. No właśnie. W połowie XVII wieku nastąpiło jednak podważenie pozycji międzynarodowej Polski. Spowodowane było wybuchem powstania chmielnickiego w 1648 roku, interwencją rosyjską po stronie Kozaków, wybuchem wojny polsko-rosyjskiej w 1654 roku oraz najazdem szwedzkim w 1655 roku. Osłabione państwo padło ofiarą najazdu turecko-tatarskiego w 1672 roku. Zakończona zwycięstwem wojsk Jana III Osobieskiego odsiecz wiedeńska w 1683 roku okryła międzynarodową sławą do dziś oręż Polski. Pierwsza wzmianka źródłowa o Lesznie pochodzi z 1393 roku. Początkowo Leszno było prywatnym miastem szlacheckim, a przywilej lokacyjny uzyskało w 1574 roku od króla Zygmunta Starego. Usytuowanie Leszna na pograniczu ze Śląskiem wiązało się z szybko postępującym rozwojem miasta. Również handel lądowy między Rzeczpospolitą i innymi krajami europejskimi i azjatyckimi, a także walki polityczne i prześladowania religijne na terenach należących do Habsburgów przyczyniły się do szybkiego rozwoju miasta. Wśród grup ludności chętnie osiedlającej się w Lesznie wyróżnić możemy braci czeskich. Bracia czescy, dla przypomnienia, to ruch społeczno-religijny w Czechach, który wyłonił się z husytyzmu w drugiej połowie XV wieku. W XVI wieku bracia czescy podjęli dialog z Kościołem Ewangelickim, w wyniku którego przyłączyli się do protestantyzmu. Pierwotnie bracia czescy głosili utopijny program chrześcijańskich gmin zbudowanych na zasadzie ewangelicznej równości społecznej i ubóstwa. Odrzucali jako największe zło wojnę i przemoc. Unikali służby wojskowej, pełnienia funkcji publicznych. Głosili, że jedyna prawda jest zawarta w Biblii. Chcieli i katechizowali ponownie konwertyków. Odrzucali dogmaty Kościoła katolickiego. Pierwsza grupa braci czeskich osiedliła się w Lesznie już w 1516 roku. Do końca XVI wieku liczba ludności miasta nie przekraczała 1000 osób. Przełomowa do rozwoju miasta była trzecia i czwarta dekada XVII wieku. W 1628 roku osiedliła się głównie w Lesznie licząca ponad 1700 osób grupa braci czeskich pochodząca z Czech i Moraw ze znamiennym swoim przedstawicielem Janem Amosem Komeńskim. W związku z tym Leszno stawało się jednym z najbardziej znanych ośrodków życia intelektualnego. W dalszym ciągu w okresie wojny 30-letniej do Leszna napływała masową ludność protestancka ze Śląska. Z samej Góry Śląskiej przybyło w 1631 roku 4000 mieszkańców. Masowa imigracja do Leszna sprawiła, iż stało się ono jednym z największych miast w kraju, a król Zygmunt III wyniósł miasto do rzędu znamienitszych miast Rzeczpospolitej. W mieście osiedlała się ludność żydowska, niemiecka, Szkoci, a także nawet Włosi. Wraz z rozwojem demograficznym następował rozwój przestrzenny miasta. W latach 1636-1639 do Leszna przyłączono nowe tereny. Powstały murowane domy mieszczańskie, gmachy użyteczności publicznej, takie jak ratusz, szkoły i kościoły. Pierwotny, późny rezonansowy budynek ratusza powstał w latach 1637-1639 według projektu Krzysztofa Bonadury Starszego. Składał się z dwóch kondygnacji oraz wieży.
Jego elewację wieńczyła attyka palmetowa. Na piętrze znajdowała się sala obrad Rady Miejskiej i Sądu oraz Kancelaria Miejska i Archiwum. W przyziemiu natomiast pomieszczenie dla Straży Miejskiej, więzienie. Ratusz spalił się niestety w tej pierwotnej formie w 1656 roku. Początki kościoła luterańskiego krzyża sięgają pierwszej połowy XVII wieku. Kiedy to na mocy przywilejów Rafała Leszczyńskiego w latach 1633-1635 luteranie wznieśli pierwszą drewnianą świątynię. Spłonęła ona jednak w 1656 roku, ale 10 lat później została odbudowana i podobnie poświęcona. Nowy kościół istniał niespełna pół wieku i podczas pożaru miasta w 1707 roku znowu spłonął. Gospodarczy potencjał Leszna opierał się na rzemieślnikach działających w sukiennictwie oraz łynarstwie. Początkowo towary trafiały do okolicznych miejscowości. Zasadniczy zwrot nastąpił jednak w pierwszej połowie XVII wieku, kiedy to w wyniku emigracji przybyło do Leszna wielu rzemieślników różnych specjalności, zwłaszcza sukienników. W Lesznie zrodził się wówczas jeden z najaktywniejszych ośrodków gospodarczych w Wielkopolsce. W Lesznie występował także znaczący rozwój młynarstwa. W okolicy Leszna stało 70 wiatraków, a młynarze obok sukienników należeli do najsilniejszych grup rzemieślniczych. Miasto stanowiło silny ośrodek handlu. Leszczyńscy kupcy prowadzili stałą wymianę handlową z Poznaniem, Wrocławiem, Gdańskiem, Warszawą, Krakowem, Lublinem oraz Lwowem. Rozwojowi gospodarczemu miasta towarzyszył rozwój kultury i edukacji. Początkowo życie kulturalne skupiało się wokół Szkoły Braci Czeskich. Powstała ona w roku 1555. Początkowo była czteroletnim gimnazjum. Okres świetności szkoły rozpoczął rektorat Jana Rybińskiego. Od 1628 roku nauczycielem szkoły został Jan Amos Komeński. W trakcie rozwoju szkoły i rektoratu Komeńskiego w latach 1637-1641 gimnazjum określane było mianem Lesneum, a nawet jako Nowe Ateny. Widocznie zmieniał się skład społeczny szkoły. Początkowo uczniowie byli potomkami braci czeskich, mieszczan leszczyńskich, natomiast w następnych latach kształciło się wielu potomków szlachty, m.in. potoccy, ossoscy, bojanoscy, a nawet magnaterii, takich jak leszczyńscy, gorzeńscy, szlichtingowie. Lesznie zdobywali wiedzę z zakresu filozofii, teologii, medycyny, prawa, a także fizyki, astronomii, matematyki, geometrii, geografii i historii. Nauka odbywała się po łacinie i w języku ojczystym. Pracę naukową w Lesznie wspierała bogata biblioteka, a cenne archiwa jednoty czeskiej sprowadzone z Karlic drukarnia prowadzona przez znanego drukarza Mateusza Krokocińskiego stała się jedną z największych drukarni naukowych w Polsce. Niestety okres świetnego rozwoju miasta został przerwany podczas potopu szwedzkiego. Leszno jako żywotny punkt pracy kulturalnej i naukowej na długo przestało istnieć. Tak. Podczas najazdu Szwedów bracia czescy sprzyjali raczej protestanckim Szwedom. Już wiosną 1655 roku Władysław Sadowski, syn uciekinierów z Czech, zaczął tworzyć regiment ciężkiej kawalerii rekrutującej się z mieszkańców Leszna i Wschodu. W jego skład wchodzili głównie Niemcy, ale służyli tam także Polacy. Regiment trafił pod komendę generała Burkharda Millera. Był on dowódcą wojsk oblegających klasztor na Jasnej Górze. Obrona stała się symbolem oporu przeciwko Szwedom. Po skutecznej obronie twierdzy nasiliła się antyszwedzka partyzantka, tak zwana Konfederacja. W kwietniu 1656 roku Polacy spalili Leszno, które mimo kapitulacji Bogusława Leszczyńskiego stawiała opór Konfederatom. Partyzanci 28 kwietnia złupili i spalili doszczętnie miasto. Pożar trwał 3 dni i strawił większość budynków w obrębie obwałowań i na przedmieściach wraz z licznymi wiatrakami. Mieszkańcy Leszna w większości opuścili miasto, kierując się na Śląsk. Wielu z nich zginęło. Wiek XVII to okres wielkiego, zdynamizowanego rozwoju nauk przyrodniczych, w tym także medycyny. Rozwój medycyny miał jednak przez dłuższy czas charakter rozwoju ściśle naukowego i nie przekładał się bezpośrednio na doskonalenie metod terapii, jak też nie skutkował lepszą organizacją usług medycznych czy zwiększeniem dostępności doświadczeń medycznych
nie prowadził także do polepszenia stanu sanitarnego ówczesnego społeczeństwa. Lekarze wykonujący swój zawód po studiach uniwersyteckich otaczani byli powszechnym szacunkiem. Dbali bardzo o zachowanie prestiżu zarówno osobowego, jak i całej swojej profesji korporacji. Dlatego starali się nie dopuszczać żadnej innej konkurencji, a taką stanowili dla nich chirurdzy. Chirurdzy w większości nie kończyli studiów uniwersyteckich, mieli jedynie wyszkolenie praktyczne. Wykonywali jednak coraz bardziej skomplikowane operacje, więc ich pozycja zawodowa i społeczna stale wzrastała. Chirurdzy nie byli uważani za lekarzy, a za rzemieślników zajmujących się brudną robotą. Wachlarz ich usług był bardzo szeroki. W 1685 roku zmarł król Anglii i Szkocji Karol II Stuart. Największy ból jednak nie sprawiła mu niewydolność nerek, na którą cierpiał, tylko metody leczenia podjęte przez jego medyków. Gdy 2 lutego król obudził się chory, od razu odciągnięto mu 0,5 litra krwi, po czym wezwano najlepszych lekarzy. Ponieważ stan chorego wydawał się pogarszać, za pomocą baniek odciągnięto mu dodatkowo około 0,25 litra krwi. Przybyłe medyczne autorytety nakłoniły króla do połknięcia antymonu, toksycznego metalu. Ponieważ jego królewska mość zaczął strasznie wymiotować, więc zaaplikowano mu serię lewatów. To nie koniec. Później zgolono mu włosy i posmarowano czaszkę środkiem wywołującym bolesne oparzenie, aby sprowadzić w dół szkodliwe humory. Zaś na stopy naklejono mu plasty z drażniącymi substancjami chemicznymi, by obie humory przyciągnąć. Przy okazji też odciągnięto mu jeszcze około 300 ml krwi. Próbowano jeszcze innych metod. Karmiono króla słodyczami, dźgano rozpalonymi do czerwoności pogrzebaczem, aplikowano lekarstwa w stylu 40 kropel wydzieliny z czaszki człowieka, który nie został pochowany. Na koniec wepchnięto mu kamienie z jelit kozła pochodzącego z Indii. Tak wyglądała wtedy medycyna, leczenie i niestety nie było to tak bardzo dawno, wbrew pozorom i tak dalej. Budynki z XVII-XVIII wieku stoją, cieszą nas swoim widokiem, no a leczenie wyglądało jak tutaj widać. Niestety ogółem według wspomnianych demografów średnia długość życia w Europie w pierwszej połowie XVIII wieku, czyli nawet 100 lat później, niż okres, o którym mówimy, wynosiła od 25 do 28 lat, a w drugiej zaczęła się podnosić do nieco ponad 30 lat. Nie oznacza to oczywiście, że ludzie zwykle dożywali tylko do 30, ale w społeczeństwie brakowało osób, i że w społeczeństwie brakowało osób starszych. Szansa na zgon w niemowlęctwie lub dzieciństwie i na przedwczesną śmierć na skutek choroby była jednak tak duża, że dawała szokująco niską średnią. Teraz chciałbym już tutaj przejść do meritum, czyli do Jana Johnstona. Jan Johnston był potomkiem starego możnego rodu szkockiego osiadłego w południowej Szkocji w dolinie rzeki, a na dale w hrabstwie Dumfries. Ojciec Jana, Szymon, wraz ze swymi braćmi, Franciszkiem i Gilbertem, z nieznanych bliżej powodów emigrowali w 1596 roku ze swojej ojczyzny. Prawdopodobnie mogły to być prześladowania, mogły być sprawy ekonomiczne. Franciszek i Szymon po kilku latach osiedlili się w Polsce w Szamotułach. Tutaj w 1601 roku Szymon poślubił Niemkę, Annę Becker, córkę mieszczanina i burmistrza szamotulskiego. Z tego małżeństwa urodził się 3 września 1603 roku Jan Johnston, który tak jak ojciec został kalwinem. Do 8 roku życia przebywał wraz ze swoim młodszym bratem Aleksandrem w domu rodzinnym w Szamotułach. Kalwinizm ewangelicyzm reformowany, jeden z czołowych nurtów protestantyzmu. Kalwinizm wywodzi się z reformacji szwajcarskiej. Za początek tego nurtu protestantyzmu przyjmuje się 1 stycznia 1519 roku. Teolodzy reformowani opierali swoją doktrynę na Biblii. Jej centralnym punktem stała się nauka o predestynacji, inspirowana poglądami świętego Augustyna i podkreślająca suwerenność Boga. Według niej ludzie od chwili urodzenia są przeznaczeni przez Boga albo do zbawienia, albo do potępienia i dużej możliwości na zmianę swojego losu nie mają. W latach 1611-1614 uczęszczał do znanej szkoły braci czeskich w pobliskim Ostrorogu. Po 3 latach naukę kontynuował w sławnym gimnazjum klasycznym w Bytomiu Odrzańskim na Śląsku.
Naukę przerwała niestety śmierć obojga rodziców. W 1617 roku po krótkiej chorobie zmarła matka, a w marcu 1618 roku jego ojciec. Opiekę nad niepełnoletnim Johnstonem sprawowali początkowo nauczycieli bytomscy, a następnie stryj Franciszek, który wiosną 1619 roku wysłał bratanka na dalszą naukę do protestanckiego gimnazjum w Toruniu. Obiektem zainteresowania Johnstona stała się fizyka, etyka, polityka, metafizyka. Świetnie posługiwał się językiem hebrajskim. W wieku 19 lat kontynuował naukę na największym i najsławniejszym uniwersytecie szkockim w St. Andrew. Zasłynął z wielkiej pracowitości, gorliwie i z zapałem zdobywał wiedzę, czym zwrócił na siebie uwagę wybitnych i wpływowych osób w Szkocji. Jednak w 1625 roku z przyczyn prawdopodobnie majątkowych powrócił do Szamotu. Panująca w Polsce zaraza ograniczyła możliwość powrotu do Szkocji. Johnston przyjął stanowisko wychowawcy synów szlacheckiej rodziny Kolczak-Zawadzkich. W chwilach wolnych oddawał się studiom z zakresu przyrodoznawstwa i medycyny. Jednak studia zdawa od ośrodków akademickich nie zadowalały go. 13 lutego 1630 roku zapisał się na sławny Uniwersytet w Lejdzie jako Polonus Medicinae Studiosus. Medycyna, w szczególności anatomia, była tam na bardzo wysokim poziomie. Na przełomie 1630-31 roku Johnston wyjechał do Londynu, a później Cambridge, gdzie studiował medycynę i nauki przyrodnicze. Jego sława oraz znajomość z wieloma wybitnymi ludźmi otworzyły mu możliwość pracy i rozwoju w znamienitszych miastach ówczesnej Europy. Jednak wybrał stanowisko wychowawcy i nauczyciela Bogusława Leszczyńskiego, syna Rafała, wojewody bełskiego. W sierpniu 1631 roku Johnston powrócił do Leszna. Już po pół roku po powrocie wraz ze swoim wychowankiem wyruszył w kolejną daleką podróż. 15 kwietnia 1634 roku na Uniwersytecie w Lejdzie uzyskał doktorat z medycyny oraz prawdopodobnie filozofii. Dalsze podróże obejmowały Francję oraz Włochy, by 15 października 1636 roku przybył do Leszna. Bogusław Leszczyński po śmierci ojca powierzył Johnstonowi Urząd Fizyka Miejskiego oraz stanowisko swego lekarza przybocznego. Jako lekarz przyboczny Leszczyńskiego czuwał nad zdrowiem członków rodziny oraz osób należących do dworu, ale leczył także wieśniaków oraz mieszczan. W 1637 roku Jan Johnston zawarł związek małżeński z Krystyną, córką aptekarza Samuela Hortensiusa ze Wschowy. Po rychłej śmierci żony powtórnie ożenił się w 1638 roku z Anną Rozyną, córką nadwornego lekarza królewskiego Mateusza Fechnera. Z drugą swoją żoną uczony był w wielkiej harmonii, a oboje dożyli późnej starości. Anna była kobietą zapobiegliwą i doskonale rozumiejącą swojego męża. Niewątpliwie dzięki niej miał Jan Johnston możliwość tak wytrwale i płodnie pracować naukowo. Z czworga dzieci urodzonych z jego małżeństwa troje wcześniej zmarło, a jedyna córka, Anna Regina, wyszła później za patrycjusza wrocławskiego. Córka urodziła jedynego syna, ukochanego wnuka Johnstona, Jana Samuela, którego naukowiec często odwiedzał we Wrocławiu. Pobyt Johnstona w Lesznie to czas rozkwitu miasta. Miasto znane było z działalności gospodarczej, kulturalnej, stanowiło ośrodek handlu, przemysłu. Pracowali tu też znani na zachodzie Europie uczeni. Jan Amos Komeński, Jan Rybiński, Jan Dekan i inni. Warunki pracy dla Johnstona w Lesznie były korzystne. Poza wykonywaniem zawodu lekarza wykazywał zainteresowania pedagogiczne. Był wykładowcą leszczyńskiego gimnazjum, przyjaźnił się z Janem Amosem Komeńskim. Choć Johnston nigdy nie pracował w gimnazjum jako nauczyciel, zajmował się przygotowaniem programów nauczania i zgodnych z nimi podręczników, w tym również dla swojej szkoły w Lesznie, gdzie sformułował własne założenia dydaktyki oparte o metody Komeńskiego. Podejście do genezy chorób i ich leczenia głoszone przez Johnstona wydają nam się dzisiaj współcześnie dziwne. Między innymi uważał on jako ciekawostkę, iż powietrze wciągane do płuc służy do chłodzenia rozgrzewającego się podczas ciągłego ruchu serca. Wśród przyczyn chorób widnieją u niego na pierwszym miejscu czynniki nadprzyrodzone. W terapii uznawał wiarę w moc leczniczą natury, a rolę lekarza uznawał jako pomocniczą. Jednak był to wiek XVII, nie znano podstaw histologii, serologii, bakteriologii, fizjologii. Pewne wzorce dotyczące higieny, etyki, postępowania z pacjentem pozostały aktualne do dziś, a heroiczna praca Johnstona i jemu podobnych
Jego grubek cienki, dziś pokryte kurzem, było cegiełką w rozwoju obecnej medycyny. Tak samo nasze dzisiejsze terapie, które nam wydają się skuteczne i właściwe, pewnie za 20-30 lat, a na pewno już za 100, będą traktowane jako archaiczne, które bardziej może szkodzą pacjentowi niż mu pomagają. Na przykład, jeżeli o onkologię chodzi, chemioterapia i tak dalej, no są to metody, które są kontrowersyjne. Ta przeżywalność na pewno kilkudziesięciu procent pacjentów jest lepsza, no ale ogólnie rzecz biorąc, no... Ale w trakcie pobytu pracy w Lesznie Jonsson zrezygnował z objęcia atrakcyjnych stanowisk. To jest posady profesora Uniwersytetu we Frankfurcie, Katedry Medycyny w Lejdzie czy Heidelbergu, jak również ofertę stanowiska lekarza przybocznego na dworze berlińskiego elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma. Jan Jonsson mieszkał prawdopodobnie na rynku w kamienicy, w której obecnie znajduje się apteka. Kamienica powstała w XVII wieku jako szczytowa budowla barokowa. Należy do najstarszych tego typu obiektów na leszczyńskim rynku. Na klińcu portalu wyryto datę 1635, która stanowi zapewne ślad budowy domu. O pochodzeniu z pierwszej połowy XVII wieku świadczą też sklepienia piwni, część przyziemia budynku. Nad swym domem w Lesznie miał umieszczony łaciński napis, który po przetłumaczeniu brzmi: ludzką rzeczą jest błądzić, więc może błądzę, ale pragnieniem mym jest pogłębić wiedzę i wzbogacić nią mój kraj. Jan Jonsson przebywał w Lesznie do 1656 roku. Miasto legło wtedy w Zgliszczach. Został on jednym z uchodźców. Mimo wspólnej religii ze szwedzkim najeźdźcą uważał okupantów za barbarzyńców. Po opuszczeniu Leszna osiadł w majątku w Składowicach koło Lubinia. Pracował tam jako lekarz oraz ceniony erudyta. Utrzymywał kontakty z uczonymi z całej Europy. Dla poratowania zdrowia regularnie odwiedzał uzdrowisko w Cieplicach. Jan Jonsson zmarł 8 czerwca 1675 roku. Jego ciało zgodnie z jego wolą przeniesiono zostało do Leszna, gdzie 29 września tegoż roku na cmentarzu kalwińskim odbył się jego pogrzeb. Jan Jonsson był wybitnym myślicielem i uczonym. Nie było niemal dziedziny nauki, w której nie zostawiłby trwałej spuścizny. Znał 12 języków obcych, 8 tomów zawarł kompletny pogląd na ówczesną wiedzę medyczną. Opublikował także traktat o naturalnych wodach leczniczych. Przyrodzie poświęcił kolejne 35 tomów. Stawia się go dziś obok Barucha Spinozy, wielkiego filozofa holenderskiego, który zresztą czerpał wiele myśli z dzieł Jonssona. O popularności dzieł Jonssona świadczy ogromna ilość ich wydań w XVII-XVIII wieku oraz liczne przekłady na języki obce. Według przekazu Stanisława Szwana jeszcze w 1721 roku prace przyrodnicze i medyczne Jonssona były obowiązkowymi podręcznikami na wszystkich niemieckich uniwersytetach. Za najważniejsze dzieło przyrodnicze uważa się encyklopedię Teatrum Universale Historie Naturalis, Teatr Powszechnych Historii Naturalnych, którą Jonsson napisał w 1649 roku w Lesznie. Pierwsze bogato ilustrowane wydanie tej wielotomowej książki ukazało się we Frankfurcie nad Menem w latach 1650-53. Dzieło to było streszczeniem całej wiedzy zoologicznej zgromadzonej przez uczonych od czasów starożytnych do współczesnych autorowi. Historia Naturalis było dziełem o charakterze popularno-naukowym, przeznaczonym do celów edukacyjnych. Opracowanie Jonssona liczyło ponad 1500 stron i około 300 tablic przedstawiających blisko 1000 gatunków zwierząt. Pomnik Jana Jonssona stanął w Lesznie w parku na byłym cmentarzu kalwińskim, gdzie pochowano uczonego. Park otrzymał imię Jana Jonssona w 1976 roku. Pomnik jest prawdopodobnie jedynym w Europie pomnikiem tego uczonego. W związku z 300-letnią rocznicą śmierci Jana Jonssona jedna z ulic Szamotu otrzymała jego imię. Inskrypcja na kamieniu nagrobnym Jana Jonssona oddaje pozycję wielkiego człowieka XVII wieku. Tutaj zostały złożone kości największego polihistora i lekarza Jana Jonssona, pochodzącego z szlachetnie urodzonej rodziny Scotiów, zasłużonego w świetnej literaturze, który żył 72 lata. Umarł w roku 1675. W swoim współczesnym, a szczególnie wykształconemu światu pozostały trwałe wspomnienie oraz podziw potomnych.
Wielkopolska Izba Lekarska równolegle z dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zgłosiła wniosek, aby Wojewódzki Szpital Zespolony wreszcie nosił imię Johnstona. Wniosek ten został pozytywnie zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski i od 1 lipca szpital zmienia nazwę i patrona, którym zostanie Jan Johnston. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo miło było wygłosić przed Państwem. Szanowni Państwo, ja pozwoliłem sobie dzisiaj, też mając świadomość, że na dzisiejszej konferencji będzie obecna duża liczba lekarzy, spróbować wygłosić taki referat. On koresponduje z takim referatem, który wygłosiłem kilka dni temu w Lesznie na konferencji też naukowej poświęconej Janowi Johnstonowi. Wtedy mówiłem o Janie Johnstonie jako prekursorze prawa medycznego. Jestem prawnikiem z wykształcenia, ale zajmuję się całe życie w zasadzie odpowiedzialnością dyscyplinarną, etyką, zwłaszcza też wśród zawodów lekarskich, stąd taki temat. Tak jak tutaj powiedział przed chwilą pan doktor Kazało, Leszno w XVII wieku uchodziło za jedno z centrum umysłowych kraju. W Lesznie funkcjonowały bardzo liczne drukarnie, a łacina była językiem powszechnym nauki. Dlatego dość łatwo było stać się uczonym takiej, można powiedzieć, światowej sławy, ponieważ łatwo było tutaj wydać pewne rzeczy, a łacina umożliwiała dostęp do tego, żeby inni uczeni z innych krajów z tymi publikacjami się zapoznali. Tak jak tutaj było powiedziane, Jan Johnston z wykształcenia był lekarzem, ale w swojej działalności naukowej zajmował się także przyrodoznawstwem, historią, teologią, filozofią i etyką. Zdecydowana większość jego dzieł ona miała charakter encyklopedyczny i podręcznikowy. W swoich zbiorach opierał się jednak zawsze o bardzo liczne źródła. On podobno w swojej bibliotece miał 1200, niektórzy mówią 1600 różnych pozycji książkowych. Jak imponująca jest to liczba, niech świadczy fakt, że jeszcze na początku XVI wieku w Bibliotece Uniwersytetu w Cambridge znajdowało się 400 książek. Celem referatu jest spojrzenie na działalność Jana Johnstona z perspektywy wyznawanych, głoszonych przez niego poglądów na rolę zasad etyki zawodowej w kształceniu lekarzy i wykonywaniu zawodu lekarza. Przyjmijmy pewną tezę, iż ten leszczyński lekarz może być uznany za chyba jednego z pierwszych w Polsce etyków zawodowych, promujących właśnie ideę etyki zawodowej. Johnston w ostatnich latach swojego życia, kiedy mieszkał już w Składowicach, zajmował się wydawaniem swoich dzieł medycznych. Tutaj jest zdjęcie, portret Jana Johnstona, znajdujący się w jednej z książek, o której za chwilę będę mówił. Druga to jest taka współczesna wizja, grafika, jak być może we współczesnych czasach ten Jan Johnston mógł wyglądać. I tak jak powiedziałem, w ostatnich latach swojego życia zajmował się przygotowywaniem czy podsumowaniem swoich dzieł i w roku 1673 wydaje takie dzieło Syntagma Universae Medicinae Practice Libri 14. Wydane zostało ono we Wrocławiu, które stanowiło takie podsumowanie jego całożyciowych badań nad historią medycyny. Dzieło to liczyło dokładnie 1111 stron. Pani dyrektor w Muzeum Okręgowym w Lesznie to dzieło się znajduje. Sprawdziliśmy, patrzyłem, było 1111 stron. Z tego ostatnich kilka stron, 4 strony były poświęcone zasadom etyki lekarskiej, co niewątpliwie ma pewien wymowny charakter i pokazuje rolę tych zasad, jakie odgrywały one w kształceniu i funkcjonowaniu lekarza. To ma pewien wymowny charakter, gdyż pokazuje rolę i znaczenie, jakie zdaniem Johnstona ma deontologia zawodowa dla wykonywania zawodu lekarza. Tak jak powiedziałem, w literaturze podkreśla się rolę Jana Johnstona w naukach medycznych, przyrodniczych, humanistycznych, podkreśla się jego osiągnięcia na płaszczyźnie ornitologii, zoologii, filozofii, archeologii czy historii.
W ostatnim czasie też w uchwale właśnie Rady Miejskiej Miasta Leszna ustanawiającej rok 2023 rokiem Jana Johnstona wskazano także na pewne takie aspekty związane z tą etyką zawodową lekarzy czy z prawem medycznym. Szanowni Państwo, wiadomo, że historia medycyny sięga czasów starożytnych. Jej rozwojowi towarzyszyło oczywiście pojawianie się wielu przepisów prawnych. Najdawniejsze pomniki prawa, już z czasów kodeksu Hammurabiego, one przewidywały odpowiedzialność karną także za błąd w sztuce lekarskiej. Natomiast przyjmuje się, że początków takiego, można powiedzieć, prawa medycznego są bezpośrednio związane z pojawieniem się zasad etyki lekarskiej. Najpełniej wizja etosu lekarza, truizm, rozwinęła się z Grecji, zwłaszcza za sprawą ojca starożytnej medycyny Hipokratesa, kolejny truizm. To od niego pochodzi sławna przysięga, horkos, choć do końca nie jest pewne, czy to on był autorem tych słów przysięgi Hipokratesa, czy też jej autorstwo przypisali mu jego uczniowie. Obecnie młodzi lekarze, kończąc studia, wygłaszają unowocześnioną wersję tej przysięgi, ale samo pojęcie przysięgi Hipokratesa jest powszechnie znane na całym świecie. Nie wchodząc w szczegóły, można powiedzieć, że etyka stanowi ważny element funkcjonowania zawodu lekarskiego. Jak wskazuje taki profesor Oktawian Nawrot, cytuję, w dużym stopniu układ ten odzwierciedla triadę składającą się na filary cywilizacji europejskiej. Jerozolima, Ateny, Rzym. Jerozolima to symboliczne ujęcie etyki, w tym zwłaszcza ujęcie etyki chrześcijańskiej. Ateny to swoisty desygnat nauki. Rzym to do dnia dzisiejszego symbol dobrego i słusznego prawa. W literaturze Jana Johnstona zalicza się obok Sebastiana Petrycego, też takiego lekarza, wiem, że dzisiaj coś tam będzie o nim też mowa, do osób, które położyły największe zasługi w rozwoju etyki lekarskiej w Polsce. Johnston, zafascynowany już od czasów studiów we wspomnianej Lejdzie, osobą właśnie Hipokratesa, był bardzo zaniepokojony tym, że współcześni mu lekarze nie znali klasycznych dzieł starożytnych lekarzy. Aby temu przeciwdziałać, w roku 1660 wydał prognozy skos Hipokratesa. W jego przekonaniu lekceważenie dzieł starożytnych lekarzy wynikało po prostu z braku ich znajomości. Wydane przez siebie dzieło, to Hipokratesa, zaopatrzył w bardzo liczne swoje komentarze. Z punktu widzenia tego mojego dzisiejszego wystąpienia być może znaczenie ma nie tyle same te prognozy skos, ale przedmowę, w którą zaopatrzył ją Jan Johnston. Johnston wyraża w niej nadzieję, iż jego praca będzie pożyteczna, zwłaszcza dla młodych lekarzy, a w konsekwencji dla chorych, którzy zyskają lepszą opiekę. Johnstona dziwi, że lekarze nie doceniają, oczywiście lekarze mu współcześni, nie doceniają w procesie leczenia tych prognoz koskich, nie doceniają dzieł Hipokratesa. Jego największe zaś zdziwienie, co wyjawia w jednym ze swoich listów, budzi to, iż wielu starszych lekarzy, starszych nawet od niego, nie słyszało w ogóle o prognozach koskich. Johnston jest więc jednym z pierwszych lekarzy w Polsce, który wskazuje, iż zasady deontologii zawodowej mogą stanowić, czy powinny stanowić o istocie zawodu lekarza. Jeśli chodzi o same zasady etyki lekarskiej, które omawia Jan Johnston w swoich licznych dziełach, to swoje poglądy on raczej przedstawia w postaci krótkich zdań. Rzadko kiedy nadaje im formę dłuższych wywodów naukowych. Nie napisał oczywiście nic odkrywczego, prawda? Co można byłoby uznać za jakiś uporządkowany wykład myśli czy koncepcji Jana Johnstona na temat etyki lekarskiej. Czerpał raczej z Hipokratesa. Mając jednak do dyspozycji te liczne prace poświęcone właśnie Janowi Johnstonowi, można próbować te zasady odtworzyć. Jest warte podkreślenia, iż zasady te stanowią podstawę współczesnego kodeksu etyki lekarskiej. Szanowni Państwo, na biało tutaj na tej tablicy są wyinterpretowane jakby poglądy czy podstawowe zasady, które udało mi się odtworzyć z prac Johnstona, czy też może nie tyle bezpośrednio z jego prac, ale
z tych fragmentów, o czym pisali inni, czy z tych ostatnich czterech stron, które udało się po łacinie tutaj z biblioteki zdobyć i później przetłumaczyć. Natomiast na czerwono są wprost zacytowane przepisy kodeksu etyki lekarskiej. Szanowni Państwo, no to jakie to są zasady etyki lekarskiej według Jana Johnstona? Pierwsza zasada, zasada zaufania Bogu. To pierwsza zasada, która zdaniem Johnstona powinien kierować się lekarz. Przekonanie o nadrzędnym miejscu tej zasady jest przejawem, było przejawem dużej pobożności Jana Johnstona. Druga zasada, którą Jan Johnston jakby propagował całe swoje życie, no to zasada znana każdemu lekarzami, salus aegroti suprema lex esto. Sformułowana w artykule 2 kodeksu etyki lekarskiej, w zdanie pierwszym, najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego. Reguła ta, tradycyjnie przypisywana Hipokratesowi, stanowi najważniejszą zasadę etyki lekarskiej. Przez jej pryzmat powinny być interpretowane wszystkie inne normy zawarte w kodeksie etyki lekarskiej. Trzecia zasada to zasada dobroczynności. Jan Johnston mówi, jej przeciwieństwem jest chciwość, która jest niegodna lekarza. Już sam Hipokrates wskazywał, iż mądry lekarz gardzi pieniędzmi, a jeśli to możliwe, powinien leczyć za darmo. Oczywiście lekarz, zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej, ma prawo umawiać się na wysokość honorarium przed rozpoczęciem leczenia, artykuł 66, z wyjątkiem pomocy w nagłych wypadkach. Nikt jednak nie narusza jednak zasad etyki lekarskiej, sytuacja, w której lekarz leczy bez honorarium. Sam kodeks etyki lekarskiej mówi nawet, iż dobrym zwyczajem jest leczenie bezpłatnie innych lekarzy i członków ich najbliższej rodziny, w tym wdów, wdowców i sierot po lekarzach, artykuł 67 kodeksu etyki lekarskiej. Współcześnie byśmy powiedzieli, że to nie jest takie proste. Ponieważ jeżeli spojrzymy na przepisy podatkowe, prawda, to od każdego darmowego leczenia de facto powinien być zapłacony podatek. Więc nie jest to zagadnienie takie oczywiste. On się pojawia na tej płaszczyźnie. Czwarta zasada, o której pisze Jan Johnston, to jest zasada zamiłowania do konsultacji. Amor consultationum. Celem wspólnego rozważenia szczegółów choroby. O tym właśnie pisze Johnston w tych rozważaniach, w tej przedmowie do prognoz koskich. I tu też współczesny kodeks etyki lekarskiej mówi, w razie wątpliwości diagnostycznych i leczniczych lekarz powinien w miarę możliwości zapewnić choremu konsultację innego lekarza. No truizm, Szanowni Państwo, no po to są te konsylia lekarskie. Piąta zasada, o której mówi Jan Johnston, to zasada niezależności w działaniu, która oznacza żywienie pogardy dla oszczerstw tłumu, calumniarum vulgi contemptus. Prawda? I tutaj znowu, o tym też mówi kodeks etyki lekarskiej w drugim zasadzie, mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej pierwszej zasady, tej najważniejszej, dobro pacjenta niech mi będzie najwyższym prawem. Kolejna zasada, o której pisze, którą powinien kierować się lekarz, o której pisze Jan Johnston, to zasada miłosierdzia. Artykuł 2 może tutaj znowu wchodzić w grę. Powołaniem lekarza kodeksu etyki lekarskiej jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu. Zasada 7, o której mówi Jan Johnston, to odwaga zawodowa, która wymaga przyznania się do błędów w leczeniu, jeżeli się je popełniło. O tym też w artykule 21 mówi kodeks etyki lekarskiej. W przypadku popełnienia przez lekarza poważnej pomyłki lub wystąpienia nieprzewidzianych powikłań w trakcie leczenia, lekarz powinien poinformować o tym chorego oraz podjąć działania dla naprawy ich następstw. Ósma zasada. Obowiązek doskonalenia zawodowego, który wymaga stałego pogłębiania wiedzy. Aby nie doszło do sytuacji, to pisze Johnston, w której lekarz ufa wyłącznie własnemu geniuszowi i swojej szczęśliwej ręce. Kodeks etyki lekarskiej również o tym mówi. Powinnością każdego lekarza jest stałe uzupełnianie i doskonalenie swej wiedzy i umiejętności zawodowych, a także przekazywanie ich swoim współpracownikom. Dziewiąta zasada, zasada rozwagi i nieleczenia przypadków beznadziejnych. Jest ona podkreślana przez Johnstona w bardzo wielu jego pracach.
Też, Szanowni Państwo, zasada uregulowana w kodeksie etyki lekarskiej, artykuł 32, który mówi, w stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii, także stosowania środków nadzwyczajnych. Artykuł 32 ustęp 2. Decyzja o zaprzestaniu reanimacji należy do lekarza i jest związana z oceną szans leczniczych. Wreszcie zasada 10, sformułowana przez Johnstona, zasada pokory i skromności w działaniu. Jej zaprzeczeniem jest, jak pisze Johnston, zarozumiałość, arogancja, która sprawia, że wszystkie sukcesy są przypisywane zwłaszcza własnemu geniuszowi. Po 11 zasada koleżeńskości w stosunku do innych lekarzy. Johnston krytykuje nie tylko samochwalstwo, ale i oczernianie innych lekarzy albo bezprawne korzystanie z cudzego dorobku. Też kodeks etyki lekarskiej. Lekarz powinien zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności zawodowej innego lekarza, a w szczególności nie powinien dyskredytować go w jakikolwiek sposób. Zasada, która, jak Państwo może wiecie, w 2006 roku była w ogóle przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny, czy nie jest to przypadkiem ograniczenie wolności, konstytucyjnej wolności słowa. Jeśli chodzi o te zasady etyki lekarskiej, to jeszcze dwie rzeczy, o których warto byłoby tutaj w tym zakresie wspomnieć, a mianowicie wykonywanie zawodu lekarza. I on stąd pisał tak, jeden z największych błędów swoich czasów, gdy chodzi o medycynę, i on stąd uważał brak kar za błędy w sztuce lekarskiej, zwłaszcza wynikające z lekceważenia i braku wiedzy. W czasach Johnstona jedyną karą, jaka groziła lekarzom za jakieś poważne błędy lekarskie, była kara ponoszona przed własnym samorządem zawodowym, korporacją zawodową, którą najczęściej spełniały uniwersytety. Johnston wtedy pisał, że jego zdaniem, taka sytuacja jest nie do zaakceptowania, że medycyna jest jedynym obszarem, w którym nie ustanowiono, on mówił o karach państwowych, karach wymierzanych przez sądy, przez władców i tak dalej, za błędy w sztuce lekarskiej. Jeśli chodzi o jego czasy, to był to pogląd bardzo innowacyjny. Dzisiaj oczywiście nikt nie ma wątpliwości z tego, że za jakiś poważny błąd w sztuce lekarskiej ta odpowiedzialność karna wchodzi w grę i prawnicy to w ogóle najwięcej artykułów, jakie piszą, to piszą o styku tutaj odpowiedzialności właśnie za błędy w sztuce lekarskiej, ale tej jakby, jeżeli jest to błąd zawiniony i tak dalej, no to truizmem jest, że ta odpowiedzialność karna w grę może wchodzić. Natomiast w czasach Johnstona nikt o tym nie myślał, prawda? Jedyną karą, która mogła grozić, to była utrata dobrego imienia i te poglądy Johnstona spotykały się z dużą krytyką ze strony innych lekarzy. Właśnie tym innym zagadnieniem, o którym też już mówiłem, a o którego nie chciałbym w tej chwili powtarzać, a mianowicie Johnston w wielu swoich pracach właśnie pisał o tym pomocy, czy konieczności, możliwości udzielania pomocy osobom, którym już nie da się pomóc. I on stąd sformułował nawet taki wniosek, non adfigendus quem sors sua peremit, a więc tego, kto zginął przez swój los, nie wolno dotykać, prawda? Czyli tutaj ten wspomniany przeze mnie przed chwilą artykuł 32 też kodeksu etyki lekarskiej. I ostatnie takie zagadnienie, które chciałbym poruszyć, a mianowicie to taki nadzór nad lekami w kolizji z zasadami etyki lekarskiej. O co tutaj chodzi? Szanowni Państwo, jak powiedział pan doktor Kazało, Johnston był fizykiem miejskim, Johnston sprawował nadzór nad dopuszczonymi do użytku lekami, pozostawał w stałym kontakcie z leszczyńskimi aptekarzami i do jego obowiązków należał nadzór nad obrotem teriakiem. Teriakiem zwanym też drakwią, który był traktowany jako skuteczny lek przeciwko dżumie. XVII wiek to jest okres, gdy całą Polskę, funkcjonowała ta dżuma. Dżuma była najgroźniejszą w Europie w zasadzie, tak jak pani doktor tutaj podpowiada, w Europie. Ta dżuma była straszną chorobą, o tym oczywiście wiemy i dlatego zdobycie leku, który w powszechnym przekonaniu,
Później się okazuje, że to nie była prawda, prawda? Współczesne badania pokazują, że nie, ten lek w ogóle nie miał żadnego znaczenia i w żaden sposób nie pomagał w leczeniu dżumy, ale wówczas myślano, że tak jest. No, powodowało, że ten lek był bardzo drogi. W związku z powyższym już w XVII wieku pojawiało się wiele podróbek. Według takiej tradycyjnej receptury z czasów starożytnych, on podobno 92 składniki musiały wchodzić i on stąd pisze o 22 składnikach, które powinny w ten lek wchodzić. Ale w celu uniknięcia wątpliwości, Johnston jako ten fizyk miejski nakazywał, aby teriak, ten lek, który był sprzedawany, on był produkowany na rynku. To znaczy, on musiał być produkowany publicznie, Johnston sprawował nad tym nadzór i każdy obywatel mógł patrzeć, czy te składniki, które w ówczesnym przekonaniu powinny wchodzić w skład tego leku, zostały faktycznie dodawane, co miało zapobiegać tutaj różnego rodzaju fałszywkom. Pan doktor mówił o tym, że Jan Johnston mieszkał w tym na rynku 16. Według niektórych niepotwierdzonych legend, przekazów ustnych, być może mieściła się tam, niektórzy tak twierdzą, również apteka, która miała być prowadzona przez Jana Johnstona i ten 1635 rok to twierdzi się też, że mógł być początek założenia apteki, która tam funkcjonowała. Ta teza, jakoby Johnston prowadził również tam aptekę, raczej jest nie do końca prawdziwe. Oczywiście Johnston miał liczne związki z aptekarzami, on się wrzenił w rodzinę aptekarską, no jako lekarz też te związki z aptekami miał, ale wydaje się, że Johnston, który był lekarzem, był fizykiem miejskim i sprawował nadzór nad lekami, raczej nie byłby w stanie prowadzić równocześnie apteki. Pozostawałoby to w skrajnym konflikcie z tymi zasadami etyki, o których przecież on sam pisał. Ponadto, żeby prowadzić aptekę, od 1633 roku osoba ubiegająca się o prowadzenie apteki musiała zdać egzamin na Akademii Krakowskiej, gdyż uznawano, że tylko autorytet tej uczelni gwarantuje, że apteki będą prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. Natomiast żaden z biografów Johnstona nie wskazuje, jakoby Johnston taki egzamin zdał, więc raczej to, że prowadził on aptekę, należy włożyć między bajki i raczej nie jest to prawdziwe twierdzenie, choć tej kwestii związanej, że było tam po prostu mieszkanie Johnstona, wykluczyć do końca też nie można. Szanowni Państwo, podsumowując, 3 minuty mi zostały. Pewne informacje na ten temat są w tej książeczce, którą Państwo też tam widzicie, do której gorąco zachęcam do jej zabrania. A więc podsumowując, zaprezentowane zestawienie zasad etyki lekarskiej, jak Państwo widzieliście, które promował Jan Johnston, koresponduje wprost ze współczesnymi zasadami obowiązującego aktualnie kodeksu etyki lekarskiej. Jest rzeczą oczywistą dla jego biografów, iż prezentując swoje zasady, Johnston nie wyróżnił się niczym twórczym, o czym mówiłem, gdyż czerpał z Hipokratesa. Z drugiej jednak strony, Szanowni Państwo, gdyby zestawienie tych zasad z wieloma przepisami współczesnego kodeksu etyki lekarskiej wskazuje na ich uniwersalny i ponadczasowy charakter. To, co mówił Johnston, dzisiaj jest również w kodeksie etyki lekarskiej. Johnston, przypominając najważniejsze zasady sformułowane przez Hipokratesa, potrafił jednak ułożyć w pewną całość myślową. Największą jego zasługą nie jest wymyślenie tych zasad. Przecież powiedzieliśmy, on je czerpał od kogoś, ale to, że starał się on jak najszerzej propagować te zasady wśród lekarzy i studentów medycyny. Johnston, ostatnie zdanie, słusznie więc uchodzi za jednego z najważniejszych i pierwszych obok Sebastiana Petrycego przedstawicieli etyki lekarskiej w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję. Serdecznie Państwa witam. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie na tą konferencję. Sprawiło mi to niebywałą przyjemność tutaj gościć na ziemi szkockiej. Zwłaszcza, że tak od początku, można powiedzieć, dzieciństwa czuję dużą sympatię do narodu właśnie szkockiego.
kiedyś, może nie zagłębiałem się z to, tak jak w ujęcie sprawiedliwości, ale myślę, że mamy bardzo podobną historię i takie bliskie relacje chociażby naszych walk narodowo-wyzwoleńczych spod czasów polskich zaborów. Tutaj też była może nie okupacja, ale ta dominacja króla angielskiego. Bardzo podobne dzieje i losy jednego i drugiego narodu, które się wydają bliskie. Ale to ja nie o tym, tak więc przedstawię się, jak tutaj jest napisane, jestem radcą prawnym, jestem prawnikiem. Wiem, że większość tutaj z Państwa zgromadzonych to są lekarze. Jan Johnston też, co tutaj już było powiedziane, był przede wszystkim lekarzem, znamienitym encyklopedystą, filozofem, historykiem. Nie będę już tutaj wchodził w szczegóły jego życiorysu, co tak sprawnie przedstawił wcześniej pan doktor Tomasz Kozał, tak więc wszyscy mogliśmy się już z tym zapoznać. Taki tylko ogólny rys tej postaci pozwoliłem sobie tutaj przypomnieć. Nie do końca wiedziałem też, jaka będzie tematyka wcześniejszych wystąpień, ale w zasadzie mogę potwierdzić to, co moi znamienici przedmówcy powiedzieli, mianowicie niewątpliwie wybitnym człowiekiem, zwłaszcza w dziedzinie medycyny. Krótkie przypomnienie jego najważniejszych dzieł naukowych, ale tu już uprzedzę, ja o żadnym z tych mówić nie będę. Tak jak powiedziałem, jestem prawnikiem z wykształcenia i poddałem analizie naukowej, skoro konferencja naukowa to analizie naukowej, jego inną pracę, a mianowicie Enchiridion Ethicum, czyli krótko mówiąc podręcznik czy kodeks o encyklopedia o etyce. Jest to jedna z mniej współcześnie znanych i rzadziej uwzględnianych opracowań tego autora. Wprawdzie tutaj, jak Państwo widzą na przygotowanej prezentacji, odnotowałem wzmiankę, że zachował się jeden egzemplarz tej pracy, ale uczestnicząc w zeszłym tygodniu na konferencji, która była poświęcona Janowi Johnstonowi w Lesznie, miałem okazję właśnie rozmawiać, to jak się okazuje też z dużo mądrzejszymi ludźmi od siebie, którzy wyprowadzili mnie z tego błędu. Ja powtórzyłem to za panem doktorem Matuszewskim, który swego czasu opracował pracę na temat właśnie etyki Jana Johnstona, gdzie on przywołał tą informację, na którą ja się tutaj, którą ja również tutaj się posiłkuję, ale przygotowując się nie tylko do tej konferencji, ale w ogóle do całego roku Jana Johnstona, bo takowy został ogłoszony w Lesznie, co pan doktor Jóźwiak wspomniał w uchwale Rady Miasta, miasto zakupiło, tak, panie doktorze, proszę mnie tutaj ewentualnie sprostować, ale jeszcze jeden egzemplarz tej właśnie tego kodeksu, tego podręcznika etyki ze Szwajcarii. Nie, na aukcji w Berlinie. Na aukcji w Berlinie, tak więc okazuje się, że nie tylko jeden egzemplarz, ale mamy już drugi, tak, teraz w posiadaniu Archiwum Państwowego w Lesznie biblioteki. I Biblioteki Miejskiej w Lesznie. Ale o czym jest ten omawiany podręcznik? Tak więc to jest zbiór sentencji etycznych filozofów starożytnych. Nie będę też tutaj powtarzał za panem doktorem, ale panem doktorem Ziłakiem, ale faktycznie Jan Johnston zwrócił na to uwagę, że współczesnym jemu lekarzom brakuje tej wiedzy właśnie starożytnej, przywołuje dzieła właśnie czy rzymskich, czy greckich filozofów, przede wszystkim Arystotelesa. No i co tutaj wyróżnia jako czynniki warunkujące postępowanie człowieka, czyli wolę, uczucie, popęd, lokomocję, zdolność ruchu. A wszystkie te cztery elementy są jedynie w tym właściwie zharmonizowane, gdy są podporządkowane rozumowi. I zgłębiając ten podręcznik etyki, mogę potwierdzić tutaj to, co pan doktor Jóźwiak wcześniej też powołał, że Jan Johnston uważał, że przepisy etyczne powinny być zwięzłe.
Sama też ta praca, którą on w taki sposób skonstruował, to są raczej krótkie wypowiedzi, krótkie zdania, ale oczywiście w swojej treści bardzo, bardzo wymowne. Zwracał również Jan Johnston uwagę na to, że w procesie wychowania ważne jest nie tylko jakby przypominanie tych zasad moralnych, ale może przede wszystkim ukazywanie przykładów właściwego postępowania. Tego, co wymagał od samego siebie, zwracał uwagę właśnie swoim kolegom, lekarzom, aby oni też ten przykład swoim zachowaniem, swoją postawą, z wykonywaniem zawodu pokazywali, ukazywali jako właśnie ten przykład. No i dalej tutaj jakby Johnston, podobnie jak Arystoteles, dowodzi, że życie ludzkie jedynie wtedy jest szczęśliwe, gdy jest oparte na prawie. Tak tutaj było powiedziane, był człowiekiem wyjątkowo pobożnym, bardzo, bardzo gorliwym i oczywiście jako źródła prawa uznał prawa naturalne, boskie i ludzkie, a prawo ludzkie powinno być podporządkowane oczywiście prawu boskiemu. W tej pracy, w tym kodeksie, w podręczniku etyki, Johnston przedstawia główne cnoty, opisując je wszystkie bardzo szczegółowo. Ja tą prezentację, ten wykład poświęcę sprawiedliwości, ale tutaj dla Państwa wiedzy i informacji tutaj przywołuję, że również rozpisywał się szeroko o roztropności, pobożności, wstrzemięźliwości, wstydliwości, pracowitości, umiarkowaniu, równości, cierpliwości, łagodności. Każdą z tych cnót oczywiście odpowiednio rozbudowuje. No, chociażby tutaj jako roztropność uważał, że człowiek potrafi rozumnie oceniać słowa i czyny innych ludzi. Pobożność według Johnstona definiuje jako właściwy kult Boga. Co do wstrzemięźliwości, tutaj podobne wnioski mógłbym wyciągnąć, jak pan doktor Liszwak w swoim wykładzie, gdzie zwraca właśnie Jan Johnston uwagę na to, żeby nie chlubić się dobrami własnymi, że pragnienie nadmiernych zaszczytów, wywyższanie się, bogactwo, to nie są cechy właśnie pożądane wśród lekarzy. Oczywiście zachwala pracowitość, ponieważ, tak powiedziałem, jest to podręcznik etyki, więc on te słowa kieruje do uczniów, ale też tym uczniom odnośnie pracowitości zwraca uwagę, żeby też były zachowane proporcje między pracą a odpoczynkiem, bo jest to jak najbardziej wskazane. Co do umiarkowania, potępia oczywiście zdobywanie bogactw, zaszczytów w sposób nieuczciwy. No i oczywiście pochwala cierpliwość, aby nie popadać, przede wszystkim zwraca uwagę odnośnie cierpliwości, aby nie popadać w gniew i takie na nadmierne właśnie pobudzanie. Przechodząc już do zasadniczej części mojego wykładu, ostatni rozdział tego kodeksu, tego podręcznika o etyce poświęca o zasadach sprawiedliwości. Tutaj fajnie i bardzo dziękuję moim przedmówcom, że przywołali czasy ówczesne życia Jana Johnstona. Też mają Państwo dzięki temu większe wyobrażenie, bo to te czasy absolutnie różnią się od naszych współcześnie, które obserwujemy. I Jan Johnston zwrócił na to uwagę, bo swoje pogłębione myśli na temat sprawiedliwości czy w ogóle przepisów karnych wzięły się z tego, tak powiedział pan doktor, z tego, że on zwrócił uwagę, że nie ma odpowiedzialności karnej wśród lekarzy, że w zasadzie jedyna odpowiedzialność no to okej, okrycie się złą sławą, ale w zasadzie nie ma jakby kar państwowych. Ja to absolutnie potwierdzam. Ta myśl jest dominująca i przeważa
w pracach Jana Johnstona, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że on poszedł krok dalej. I proszę sobie wyobrazić, że tutaj mówimy o początku XVII wieku i jako takie prawodawstwo karne usystematyzowane również nie funkcjonowało. Tak więc to tutaj były fajne przywołane przykłady sposobów leczenia króla angielskiego, ale proszę sobie wyobrazić, że no, tak jak to jeszcze w Cesarstwie Rzymskim było jeszcze w miarę to prawo określone i opisane, no tak późniejsze czasy średniowieczne to było, jeśli chodzi o przepisy karne, można powiedzieć, no barbarzyństwo, tak? To przecież to były czasy, powiedziałbym, zabobonów różne tego typu procesy, postępowania, chociaż nie wiem, czy Państwo obiło się to o uszy, tak zwana próba wody, tak, to gdzie oskarżonego się podtopiało, jeżeli woda oczywiście oczyszcza, jeżeli się nie utopił, to znaczy, że był niewinny, a jeśli no, nie udało się, no to znaczy, że poniósł słuszną karę, tak, jako ten sprawca, jako ten przestępca. No, już nie mówiąc o próbach żelaza, tak i wypalania, no jeśli coś udało się wypalić, no coś winny, jeśli się nie poparzył. Takie to były, krótko mówiąc, czasy średniowiecza. Szeroko i powszechnie stosowane krzyże pokutne i tak dalej, i tak dalej. Tak więc Jan Johnston zauważył lukę w przepisach, a w zasadzie brak jakichkolwiek przepisów na temat przepisów karnych i w związku z tym również to też świadczy o wielkości tego człowieka, bo zobaczcie Państwo, że mówimy o lekarzu, tak, o filozofie, encyklopedyście, historyku, ale również prawniku i tutaj od tej strony myślę, że też jego prac nikt dotychczas nie zgłębił. Nie wiem, pokuszę się o dosyć odważne stwierdzenie, że może to jest z panem doktorem Miźwiakiem od tej strony prawniczej po raz pierwszy prawnicy podeszli do tematu Jana Johnstona i do jego dzieł. Tak więc jeśli chodzi o to, czym właśnie jest kara, to pozwoliłem sobie, żeby Państwu zobrazować wielkość tego człowieka, dokonać takiej analizy porównawczej tego, co on opisał w tym swoim dziele ze współczesnymi przepisami nie tylko kodeksu karnego, bo jeśli mogę, to pozwolę sobie usiąść, żeby tutaj lepiej widzieć, co zawarłem w prezentacji. No i tu mamy przywołaną na początek ustawę kodeks karny, zasada odpowiedzialności karnej, gdzie w artykule pierwszym jest wprost przywołane, kiedy możemy mówić o tej odpowiedzialności, tak? W paragrafie pierwszym, kto jest sprawcą, że jest tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary. W paragrafie drugim jest wskazanie na znikomą społeczność szkodliwość czynu, czy więc czy przestępstwem jest taki czyn, który jest zabroniony przez ustawę pod groźbą kary, a stopień jego społecznej szkodliwości jest wyższy niż znikomy. I oczywiście paragraf trzeci, nie ma odpowiedzialności karnej bez winy. I proszę zobaczyć, jak w ten sposób, jak do tego odpowiedzialności podszedł Jan Johnston. To są wprost cytaty z jego opracowania. Niech więc każdy z osobna patrzy na to, aby karał tych, którzy wyrządzają szkodę. Przewinienie bowiem w ujęciu czasowym poprzedza karę. Tak właśnie mówi Tacyt, zdecydowali nasi przodkowie, aby jeśli popełni się wykroczenie, następowała potem kara. Po drugie, jeżeli nie popełnili winy dobrowolnie, no to karać nie można. No i po trzecie, musi być, po trzecie, jeśli wina jest mała. Proszę zobaczyć, drodzy Państwo, że wprost to w zasadzie te wszystkie trzy kwestie są opisane w artykule pierwszym w kodeksu karnego. Tak więc po pierwsze musi być popełnienie czynu zabronionego,
Po drugie, stopień społecznej szkodliwości musi być wyższy niż znikomy. No i po trzecie, oczywiście musi być przypisana wina do sprawcy. Tak więc bardzo, bardzo podobnie jak to mamy w naszym kodeksie karnym. Tutaj cele kar, które przywołałem, nie są wprost zdefiniowane w kodeksie, ale w tym ujęciu powszechnie funkcjonują. Cel sprawiedliwościowy, cel szczególnoprewencyjny, cel ogólnoprewencyjny, cel kompensacyjny. Myślę, że tutaj Państwo doskonale te cele znają. No, cel sprawiedliwościowy jest oczywiście to jakby najstarsza funkcja prawa karnego, która stanowi swoisty, że tak powiem, odwet, tak, społeczeństwa na sprawcy. Cele te prewencyjne, zarówno szczególnoprewencyjne, jak i ogólnoprewencyjne, no mają taki charakter zapobiegawczo-wychowawczy, czyli po pierwsze kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa, a po drugie funkcję taką odstraszającą. Tak? No, kara ma pełnić funkcję odstraszającą dla potencjalnych sprawców. Ostatni cel kompensacyjny, akurat o nim wprost Jan Johnston nie pisze, ale tak tutaj przywołałem, bo on współcześnie jakby funkcjonuje. No, prawo karne powinno sprzyjać naprawieniu szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu przestępstwem. I proszę zobaczyć, jak do tego podchodzi Jan Johnston. Po pierwsze, cel sprawiedliwościowy. Kiedy bowiem miarą kary jest przestępstwo, sprawiedliwość leży jak najbliżej pomsty. Dokładnie jak my współcześnie to właśnie definiujemy, czyli taki swoisty odwet społeczeństwa na sprawcę. Jeden nie popełni drugi raz tego samego błędu. Ten cel szczególnoprewencyjny, tak, że kara ma pełnić funkcję wychowawczą dla jego sprawcy. Przecież nie karzemy kogoś tylko dlatego, że takie mamy sobie, widzimy się, tylko żeby on coś zrozumiał i w przyszłości tego błędu raz nie popełnił. No i tu ostatni ten cel ogólnoprewencyjny. Trochę dłuższy wywód, ale zobaczą Państwo, że dokładnie też się wpisuje. Chorób ciała nie usunie w żaden inny sposób niż przez surowość i dyscyplinę. Z tego powodu i w Rzeczypospolitej nie znaleziono innego lekarstwa na szerzący się chaos, niż gdy jedni i drudzy, co bardziej krzykliwi, zostaną usunięci. Nie ma pewniejszego świadectwa własnego zwycięstwa niż zobaczenie tych osób, których się wcześniej obawiałeś, kiedy są prowadzone na śmierć. Tak? No jeżeli to właśnie to jest ten cel taki odstraszający, no jeżeli jego tam współżyjący ówcześnie widzieli, że no ktoś ponosił dotkliwą karę, wtedy kara śmierci była wykonywana publicznie, ona też miała taki charakter odstraszający dla innych. No i tu teraz kolejne bardzo ważne zasady pozwoliłem sobie Państwu przywołać. To nie są ten pierwszy przepis, to nie jest przepis już kodeksu karnego, ale Konstytucji Rzeczypospolitej. No, w zasadzie podstawowa zasada: każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. No, podstawowa zasada, tak nam wszystkim się wydaje, w zasadzie tak oczywista i tak powszechna, że aż niewyobrażalne, że mogłoby tego brakować. No ale w tamtych czasach niestety takie to oczywiste nie było, to prawo do sądu i prawo do obrony, a już tym bardziej właśnie, aby ten wyrok czy tą sprawiedliwość wymierzał niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, a nie ktokolwiek inny. To jest też jakby z tego można oczywiście też wyczytać prawo dostępności do sądu. Zasada prawa do obrony. Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć. To z kolei przepis artykułu 6 Kodeksu Postępowania Karnego. Nie wymieniam już tutaj dalej szczegółowo, ale
to myślę, że Państwo też dobrze jakby mieli tą świadomość, że jakby oskarżonemu przysługuje w czasie całego procesu szereg uprawnień. To nie tylko prawo tutaj przeglądania akt, udziału w czynnościach niepowtarzalnych, prawo do składania wyjaśnień, do zadawania pytań i tak dalej, do zaskarżania decyzji procesowych. Tak więc te wszystkie uprawnienia oskarżonemu jak najbardziej przysługują. I teraz tutaj kolejny artykuł 297, paragraf pierwszy Kodeksu Postępowania Karnego. Jaki jest cel postępowania przygotowawczego, tak? Czyli przede wszystkim ustalenie, czy czyn został popełniony. Ujęcie sprawcy, ale też zebranie danych stosownie do artykułu 213, 214, a przede wszystkim wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. No i dalej. Kolejne przepisy postępowania karnego. Artykuł 108. Prawo do składania odmowy składania wyjaśnień. Na każdym etapie oskarżony ma prawo do takiego składania, ale oczywiście też może też bez przyczyny odmówić tego prawa. Prawo do milczenia jest jak najbardziej wpisane w polski system karny i z tego powodu nie może żaden oskarżony ponosić negatywnych konsekwencji. No, prawo do milczenia jak najbardziej przysługuje. Wyjaśnienia oskarżonego są przecież zarówno środkiem jakby dowodowym, jak i środkiem obrony. I proszę zobaczyć, co pisał Jan Johnston w podręczniku etyki. Niech więc każdy z osobna baczy na to, aby karał tych tylko, którzy zostali wpierw przesłuchani. Dokładnie to, co mamy w naszym kodeksie postępowania karnego, tak aby ten oskarżony miał prawo do złożenia wyjaśnień. Niech z dala od nas będzie przykład Tyberysza, który w sprawach niepewnych i przedawnionych wydawał wyroki srogie i surowe w sprawach niepewnych. Przywołany wcześniej artykuł postępowania karnego, który mówi, aby sprawę, jaki jest cel postępowania, aby sprawę dokładnie wyjaśnić, wszystkie okoliczności, aby mieć pewność, czy w ogóle doszło do popełnienia czynu zabronionego. No i ostatnie tutaj w tym kontekście jakby samego postępowania karnego myśli Jana Johnstona. Ludzie, którzy nie zostali przesłuchani i nie mogli się bronić dobrze w sądzie, umierają jako niewinni, tak jak tutaj wcześniej przywołane właśnie prawo do sądu, prawo do obrony. Kolejna rzecz, o której pisał Jan Johnston, nam współcześnie bardzo dobrze znana, nadzwyczajne złagodzenie kary. I tutaj zwrócę szczególnie uwagę na paragraf drugi, tą wyboldowaną część pogrobioną, kiedy sąd może zastosować, kiedy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, kiedy szkoda została naprawiona ze względu na postawę sprawcy. To jest wymienione, ale to nie są wszystkie oczywiście przypadki, kiedy sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. I podobnie Jan Johnston do tego się odnosi. Jest rzeczą oczywistą, że największą karą dla błądzących jest błądzić. To może nic nie odkrywczego, ale przecież sami Państwo rozumiecie, czasami ten wstyd i te wyrzuty sumienia są dla niektórych gorszą karą niż najsurowsze więzienia czy w tamtych czasach biczowania. Ale kogo one mogą dotyczyć? Tych, którzy się przyznają do winy. Ten bowiem, który wstydzi się popełnionej przywiny, jest prawie niewinny. I tak przyznanie się do winy gładzi popełniony błąd, uważał Jan Johnston. To zasadność mam jeszcze szczególnie w przypadku, jeśli szybko dążą do poprawy. Tak? Sprawca musi chcieć się poprawić. Mocne postanowienie poprawy zbliża ku niewinności, jest najlepszym przejściem, które idzie od pokuty ku uczciwości. Prawie że wprost jakby z naszego kodeksu karnego. Co kolejną rzecz, na którą chciałbym Państwa zwrócić uwagę, to już kończę, pani dyrektor. No, jeszcze dosłownie dajcie mi Państwo 3 minutki, tak jeszcze, jeszcze na te dwie rzeczy jeszcze zwrócę. Przygotowanie do popełnienia przestępstwa. Kodeks karny przewiduje taką możliwość, że można ukarać również osobę, która przygotowuje się do popełnienia. Czyli nie tylko, oczywiście wiadomo, że to jest,
truizm, ale no za każde usiłowanie należy się kara, ale również wyszczególnia się przestępstwa, które już na etapie przygotowania są penalizowane. Ja je tutaj umieściłem na dole pogrubioną czcionką, no takie te najpoważniejsze, chociażby zamach na niepodległość lub zamach stanu. Ale dlaczego akurat na ten przypadek zwracam uwagę? Bo tu o nim również właśnie pisze Jan Johnston. Niech więc każdy z osobna baczy na to, aby karał ciężkie przewiny, jeżeli tylko zagrażają, niż zło w zarodku. Wtedy też, pamiętacie, to były czasy wolnej elekcji, powszechne zdrady, przekupstwa i na to właśnie chciał zwrócić uwagę, aby właśnie kto takie przygotowania do zamachu stanu prowadzi, również powinien być ukarany. Ostatnia rzecz to jest warunkowe zawieszenie kary. Wspominam o tym w tym kontekście, że zobaczcie, w połowie XVII wieku pisze o tym Jan Johnston, a nawet historycy prawa zwracają uwagę, że odnośnie warunkowego zawieszenia kary pierwsze wzmianki pojawiły się dopiero na początku XIX wieku w Anglii, gdzie sobie po prostu nikt wcześniej nie zdawał z tego sprawy, że można było zgłębiać dzieła Jana Johnstona, który już na ten temat wspominał, jakie są korzyści właśnie z łaskawości, z miłosierdzia. A czasem, tak jak tutaj podkreśliłem, czasami trzeba udawać, że czegoś nie widzi, a kiedy indziej zwrócić uwagę jedynie słowami. Tak? I jeszcze tu ostatnia rzecz. Akurat z tym się tutaj z panem, znaczy z Janem Johnstonem nie zgodzę. No on wyraźnie wskazuje na to, aby jednak karać surowo. Jak już się to przestępstwo, ten czyn zabroniony popełniło, tak by było surowo. No, o tyle sobie pozwolę się nie zgodzić, że akurat jestem bardziej jako prawnik też zwolennikiem tego, a jednak żeby ta kara była bardziej nieuchronna niż surowa. Tak? I uważam, że to jest większy efekt prewencyjny. Tak więc, drodzy Państwo, podsumowując ostatnie zdanie, Jan Johnston spisał i usystematyzował przepisy karne tak, po pierwsze zdefiniował, czym jest czyn zabroniony, jaka powinna być odpowiedzialność karna, jaka kara, którą jako należy wymierzyć, jak powinno wyglądać samo postępowanie karne, zanim tego sprawcę się osądzi, przewidział warunki do nadzwyczajnego złagodzenia, czy do nawet warunkowego zawieszenia kary na początku XVII wieku. Coś, co teraz nam się wydaje oczywistą oczywistością, już zostało wtedy zdefiniowane. Bardzo dziękuję za uwagę. Jakby były jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Jan Johnston to postać nietypowa i wyjątkowa w dziejach polskiej nauki doby baroku, oddająca skomplikowaną historię XVII-wiecznego Leszna, Polski, ale także Europy. By w pełni zrozumieć jego biografię, podejmowane życiowe decyzje i wreszcie jego naukowe dziedzictwo, warto rozpatrywać je z perspektywy szerszej europejskiej. Przyjrzyjmy się na początek epoce, w jakiej przyszedł w 1603 roku na świat ów potomek Szkota i Niemki, używający popularnego wówczas toponimu Scotopolonus, odwołującego się do pochodzenia i miejsca urodzenia, ale także, jak można sądzić, potwierdzającego jego odczuwalną tożsamość. XVII wiek to czas dramatycznych napięć w całej Europie. Próżno szukać kraju, który ostałby się choćby bez cienia dramatu wojen, klęsk elementarnych w postaci epidemii czy różnych katastrof. Też niepowodu bywa nazywany małą epoką lodowcową. To epoka wojny 30-letniej, głodu, okrucieństwa, ale także Rembrandta, Galileusza, Kartezjusza, Spinozy. Baroku rozkwitającego w malarstwie, rzeźbie i architekturze. Jednocześnie to stulecie, w którym dokonała się rewolucja naukowa, objawiająca się całą serią wynalazków i odkryć, które pozwalały badać otaczającą rzeczywistość w skali mikro i makro, a także realizować techniczne udoskonalenia, które w konsekwencji ułatwiały codzienne życie kolejnym pokoleniom.
To czas konstruktorów i budowniczych dalekomorskich podróży, podczas których eksplorowano odległe lądy i morza, przeprowadzano sekcje zwłok, ale także dokonywano odkryć w przestrzeni kosmicznej, jeszcze z Ziemi, ale już tak. Przełom w nauce przejawiał się również krytycznym podejściem do objawionych dotąd prawd, gdy poznanie świata rozumiano jako poddawanie jego natury obserwacji, eksperymentowi i dyskusji. Na piedestał wkraczały nauki przyrodnicze, których poziom miał odtąd stanowić o hierarchii uniwersytetów. Nowością były czasopisma naukowe stopniowo zastępujące korespondencję, główny dotąd kanał komunikacyjny pomiędzy uczonymi. Książki naukowe dzięki rozwojowi sztuki typograficznej zyskiwały dodatkowy walor, jakim były coraz bardziej precyzyjne ilustracje. W tych cywilizacyjnych przemianach prym wiodły zwłaszcza ośrodki naukowe zamożnej Holandii. Na tym tle interesująco jawi się geografia naukowego życia w ówczesnej Rzeczpospolitej. Polska XVII wieku to wielki przestrzennie kraj targany wyniszczającymi wojnami, ale także popadający w anachronizm ekonomiczny. Rzeczpospolita szlachecka wkraczała w fazę samozadowolenia elit nie potrafiących przenieść na rodzimy grunt dokonujących się gdzie indziej przemian cywilizacyjnych i politycznych. Konsekwencją tego stanu był niestety upadek nauki, niedocenianie potencjału mieszczaństwa, a po potopie szwedzkim narastająca ksenofobia i nietolerancja religijna. Brak zrozumienia szlachty dla nowoczesnych metod nauczania i trwanie przy przestarzałych metodach powodowało, że Polska nie kształciła w licznych dziedzinach nauki i wytwórczości i skazana była w dalszej perspektywie na import zagranicznych specjalistów. Rozkład ośrodków naukowych w XVII-wiecznej Polsce pokrywa się zasadniczo z mapą wyznań. Protestanckie miasta ze swymi akademiami, gimnazjami, bibliotekami, tutaj przykłady Gdańsk, Toruń, Elbląg, a także Leszno i krótko Raków, to centra nowoczesnej myśli naukowej, gdzie kładziono nacisk na nauczanie rzeczy, nie słów, a więc nie jak dotąd uczono na pamięć i po łacinie, tylko starano się uczyć tak, by młodego człowieka przystosować do tego, by potrafił samodzielnie pełnić jako dorosły odpowiedzialne funkcje w społeczeństwie. Sukces Leszna pierwszej połowy XVII wieku wynikał z kilku przyczyn. Najważniejszą był mecenat leszczyńskich, właścicieli miasta, którzy sami doskonale wykształceni dbali o poziom nauczania w leszczyńskich szkołach, obdarowując je przywilejami, fundując zagraniczne stypendia i wspierając obiecujących uczniów, ale też tworząc dogodne warunki do rozwoju. Chłodny stosunek do religii, ocierający się w przypadku Bogusława I wręcz o indyferentyzm, pozwalał przekraczać stanowe granice i wspierać ambitnych przedstawicieli mieszczaństwa. Dzięki takiej postawie Leszno z nowoczesnym gimnazjum, zasobnymi bibliotekami, wysyłanymi na zagraniczne uczelnie młodymi chłopcami, a także dwoma prywatnymi drukarniami, należało do liczących się ośrodków XVII-wiecznej Polski. Tutaj tylko podam jako przykład, że Gdańsk, wówczas największe miasto w Rzeczpospolitej, również miało dwie drukarnie, przy czym były uzależnione od władz miejskich. Leszczyńskie należały do mieszczan i były, ich działalność opierała się na rachunku ekonomicznym, a więc jeśli miały klientów, to się utrzymywały. Z Lesznem tej doby związani byli m.in. Jan Amos Komeński, twórca nowoczesnej pedagogiki, historyk reformacji Andrzej Węgierski, barokowy poeta śląski Andreas Gryfius, Johann Hermann, do którego wierszy muzykę pisał sam Jan Sebastian Bach, czy grono medyków, którzy zwieńczyli swe naukowe zainteresowania wydaniem w 1750 roku pierwszego na ziemiach polskich medycznego czasopisma naukowego. Leszczyńska młodzież studiowała przede wszystkim w Niemczech, Holandii, Szwajcarii, odbywała zwyczajowe grand tour po całej Europie, docierając na południe Italii i do Portugalii. Już w latach 30. XVII wieku parafia luterańska urządziła szkołę dla dziewczynek, na której funkcjonowanie przywilej wydał Rafał Leszczyński. Istniała także sieć prywatnych szkół tak zwanych pokątnych. Leszno poszczycić się może także Anną Memoratą, łacińską poetką, młodą dziewczyną, która pisała sonety w języku łacińskim, a więc znała nie tylko sztukę układania wierszy, ale także język łaciński. Do tak ukształtowanego miasta trafił w 1625 roku Jan Johnston, mający ze sobą lata nauki w wyjątkowych placówkach edukacyjnych, które nie pozostały obojętne dla ukształtowania naukowej postawy młodego, ambitnego człowieka. Wszystkie szkoły, z których oferty Johnston korzystał, były instytucjami uczącymi na nowoczesnych podstawach.
Od Szkoły Braci Czeskich w Ostrorogu, poprzez Szeleich Janów w Bytomiu Odrzańskim na Śląsku, Akademickie Gimnazjum w Toruniu i Uniwersytet w St. Andrews. Zdobytą wiedzę ugruntował i poszerzał podczas 2 podróży zagranicznych, które odbył w charakterze prywatnego nauczyciela młodych szlachciców. Najpierw Zawadzkich, później m.in. Bogusława Leszczyńskiego. Najważniejszą dla jego dla naukowej kariery Johnstona była podróż, która trwała od lutego 1632 do marca 1636 roku. U jej początków Johnston był młodym mężczyzną, jego uczeń, najważniejszy Bogusław, miał lat 19. Podczas tej wyprawy podróżnicy zwiedzili m.in. Franeker, Leyde, Dordrecht, Harderwijk, Londyn, Oxford, Calais, Bristol, Ostende, Brukselę, Antwerpię, Paryż, Saumur, Toulouse, Montpellier, Lyon, Turyn, Rzym, Neapol, Bolonię, Ferrarę, Wenecję i Padwę. Johnston, nie zaniedbując obowiązków nauczyciela, opiekuna, przewodnika i organizatora tej podróży, równocześnie pracował naukowo. Pisał książki, odbywał studia medyczne zwieńczone tytułem doktora. Co nastąpiło 15 kwietnia 1634 roku na Uniwersytecie w Leydzie. Tytuł doktora uzyskał na podstawie rozprawy o gorączkach, czyli po De Febribus, którą zadedykował swym mecenasom Rasfałowi i Andrzejowi Leszczyńskim. Nauczyciel i jego uczniowie musieli stworzyć wyjątkowo zgrany zespół. Jest to aspekt, który właściwie pomija się, biorąc pod uwagę życie Johnstona. Ale ten element jego życia, właściwie u podstaw sukcesu naukowego Johnstona. Wskazuje on na wyjątkowe cechy charakteru uczonego, sprawiające, że zaskarbił sobie szacunek szlacheckich podopiecznych, co z uwagi na różnice stanowo wcale nie było takie oczywiste w XVII, jeszcze XVIII wieku. A więc Johnston opiekuje się młodzieżą, a równocześnie studiuje, pisze książki. W 1632 roku ukazał się w Amsterdamie podręcznik jego autorstwa Taumatografia Naturalis, zadedykowany uczniowi Bogusławowi Leszczyńskiemu. To encyklopedia opisująca świat z perspektywy zjawisk i tworów przyrody, od kosmosu po człowieka. Kolejno omówił w niej niebo, ziemię, meteory, kopaliny, faunę, anatomię i fizjologię człowieka. Budowę Wszechświata przedstawił zgodnie z obowiązującą wówczas teorią geocentryczną, podkreślając jednak osiągnięcia Mikołaja Kopernika głównie dla nauk matematycznych. Jako jeden z pierwszych w Polsce przedstawił na kartach tej książki poprawną interpretację znalezisk archeologicznych, nie twierdząc, że Ziemia rodzi garnki. Był to pierwszy przystępny zbiór wiadomości o świecie przyrody nieożywionej z trafną klasyfikacją minerałów, chwaloną przez samego Karola Linneusza. Pracę nad tym podręcznikiem rozpoczął Johnston jeszcze w Lesznie w 1625 roku z myślą o młodzieży pozbawionej książek, które w atrakcyjny sposób przedstawiałyby otaczający świat. Pisał o tym m.in. w liście do swego przyjaciela, angielskiego uczonego Samuela Hartliba. Cytat. Lecz ci dobrzy mężowie, nieświadomi moich zamiarów, oceniają to pisemko z punktu widzenia koncepcji swoich własnych książek. Moje intencje wyraziłem w pierwszym liście dedykacyjnym. Do uczonych nie piszę. Ponieważ dostrzegłem w szkołach najwyższą pogardę dla historii naturalnej, chciałem ją podać w przyjemny sposób i pobudzić smak młodzieży, aby nauczyła się troszczyć o nią. Koniec cytatu. Nad dziełem pracował właściwie przez całe życie, ulepszając je i poprawiając, czego efektem były kolejne wydania, w tym ostatnie w 1665 roku, a także przekład tej książki na język angielski w 1657 roku. Efektem tych prac były także 2 niezależnie wydane książki w 1661 roku w Lipsku, jedna dotycząca minerałów, a druga roślin. Druga praca wydana w 1632 roku to traktat filozoficzny, 1634 roku, traktat filozoficzny Naturae Constantia, czyli o stałości natury, w którym młody przyrodnik przeciwstawiał się katastroficznym przekonaniom wieszczącym zagładę świata, głoszonym w XVII wieku m.in. przez milenarystów. Ukazał w niej swoją wizję filozofii i przyrody, ukształtowaną pod wpływem nauki Francisa Bacona. Według Johnstona człowiek jest częścią kosmosu, w którym panuje ład i harmonia, a świat nie ulega niszczeniu. Dla uzasadnienia swej tezy wytoczył silne argumenty tak z kart Biblii, jak i dzieł naukowych oraz obserwacji otaczającego go świata. W erudycyjnym wykładzie dokonał przeglądu wynalazków i odkryć w fizyce, anatomii, matematyce, geografii, sztuce oraz obyczajach. Jego argumentacja polegała na konfrontowaniu różnych poglądów i powoływaniu na świadectwa przeszłości i dane wynikające z obserwacji współczesności. W
W tym kontekście dowodem, jaki przytaczał, był m.in. postęp cywilizacyjny oparty na rozwoju nauki. Wywody Johnstona zgodne były także z ówczesnym stanem wiedzy o środowisku. Dziś moglibyśmy trochę dyskutować z tymi jego tezami, że zasoby przyrodnicze nie ulegają wyczerpaniu. Mówiąc o stałości i równowadze, nadawał temu poglądowi wyraz matematyczny, typowy dla nowego wyobrażenia racjonalnego świata i samej nauki. Uważa się, że idea stałości w naturze wyrażona przez naszego badacza została przyjęta później przez Barucha Spinozę do jego systemu filozoficznego opartego na istnieniu nieskończonej substancji bytu. Tutaj dodam, że ta praca też miała kolejne edycje, a przekład na język polski ukazał się dopiero w 1960 roku. Będąc, tu jeszcze wróćmy może do tych kontaktów naukowych, zamykając czas podróży zagranicznych. Będąc w podróży ze swymi uczniami, obok pracy dydaktycznej, naukowej, pisania książek i nadzorowania ich druku, zwiedzał zabytki, przybytki nauki, odwiedzał uczonych. Nie traktował tych wizyt w kategoriach atrakcji, jak traktowali je zazwyczaj szlacheccy synowie odbywający Grand Tour, czy też obowiązkowych punktów edukacji młodych paniczów, z których musiał zdać relacje swojemu pracodawcy, ale czerpał z nich wiedzę, a nawiązane liczne kontakty pielęgnował przez lata. W ten sposób poznał osobiście wyjątkowe osobistości swych czasów, by wymienić choćby niektórych, jak lekarza i filozofa Roberta Fluda, filozofa Tommaso Campanelle, matematyka Adriana Metiusa, botanika Adolfa Vorstiusa, historyka Gerarda Voziusa, konstruktora urządzeń optycznych Corneliusa Drebela, czy teologów Karla Drelincourta, Andrea Rivetta, Johna Hottingera, Franciszka Gomarusa, a także rektora Uniwersytetu we Franeker, Polaka, Wielkopolanina Jana Makowskiego. Znał osobiście lub korespondował z wieloma śląskimi uczonymi, humanistami, lekarzami, ale także rektorami gimnazjów i poetami. Pozostawał w kręgu mecenatu śląskich książąt i możnowładców, w tym m.in. szenajków z Siedliska, fundatorów gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim, blisko związanych z Jednotą Braci Czeskich w Leszno. Europejski rozmach cechował także warsztat pracy Johnstona. Zachowany w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu katalog jego domowej biblioteki ukazuje naszego badacza jako wyśmienitego erudytę, który miał dostęp do aktualnej literatury naukowej ukazującej się w Europie. Bliskie relacje łączyły uczonego także z najlepszymi oficynami drukarskimi XVII-wiecznej Europy. Drukarstwo nie było zwykłym rzemiosłem, parali się nim ludzie wykształceni, pełniący niejednokrotnie rolę wydawców dzieł naukowych. Johnston doceniał doniosłość tego wynalazku i jego rolę w upowszechnianiu wiedzy. Drobne podręczniki oddawał do druku w leszczyńskich drukarniach, natomiast swe najważniejsze dzieła powierzał fachowcom w Amsterdamie, Lejdzie, Frankfurcie nad Menem, Lipsku i Jenie. Korzystał także z pośrednictwa wrocławskiego księgarza-wydawcy, bardzo popularnej w XVII wieku postaci, Wajta Troszela. Wiemy, że osobiście nadzorował sam proces druku. Docenienie roli sztuki typograficznej zapewniło Johnstonowi nie tylko szeroki odbiór jego dzieł, ale także najwyższą jakość wydania dwóch wielkich encyklopedii przyrodniczych, historii naturalnej i dendrografii, wydanych z doskonałymi ilustracjami wykonanymi przez Mateusza Meriana Starszego do encyklopedii drzew i skompletowanymi przez Johnstona i przeniesionych przez Meriana na nowe płyty w przypadku dzieła o faunie. Dzięki tym bliskim relacjom ze sztycharzami, drukarzami dysponujemy dziś także wizerunkiem uczonego, który Państwo widzieli dwoma wizerunkami, które Państwo widzieli na pierwszym slajdzie. Zadbał bowiem o powstanie swoich własnych miedziorytowych podopism wykonanych w dwóch różnych momentach jego życia. Powszechną europejską sławę zapewniła Johnstonowi wydana w latach 1650-53, tu mamy kartę tytułową kolejnego wydania, Historia naturalna. To najwybitniejsze dzieło przyrodnicze leszczyńskiego medyka. Trzecia wielka encyklopedia fauny po dziełach Konrada Gessnera i Ulyssesa Aldrovandiego, licząca ponad 1500 stron, format trochę mniejszy niż A3, by przemówić do wyobraźni. Ponad 300 tablic z około 3000 miedziorytów skompletowanych przez autora. W 7 księgach o ptakach, bezkrwistych wodnych, o rybach i baleniach, o czworonożnych, o owadach, wężach i smokach opisał w przejrzysty sposób cały znany wówczas świat fauny, a także urzeczywistnił w jakiś sposób fantastyczne, baśniowe stworzenia, w których istnienie w XVII wieku powątpiewano.
Mimo łatwych do wykazania dziś błędów, praca ta zasługuje na najwyższy szacunek. Nie była to tylko bogato ilustrowana kompilacyjna encyklopedia, bo zastosował w niej Johnston interesujące rozwiązania, na przykład klasyfikację opartą według kryteriów ekologicznych, to znaczy według środowiska życia i rodzaju pobieranego pokarmu. Zamieścił spostrzeżenia i uwagi znane mu z autopsji oraz wskazał zainteresowania medyczne surowców pozyskiwanych od opisywanych zwierząt. Do końca XVIII wieku encyklopedia ta cieszyła się wielką popularnością za sprawą przejrzystości, zwięzłości wykładu, atrakcyjności i wybitnych walorów dydaktycznych. Ostatnie wydanie jednej z ksiąg miało miejsce w Rouen w 1768 roku. W drugiej wielkiej encyklopedii ilustrowanej, dendrografii, na 528 stronach opisał około 2000 gatunków roślin drzewiastych. Uszeregował je w 10 grupach, wzbogacając o 137 tablic z ponad 1800 rysunkami omawianych drzew i ich owoców. Dzieło to oparte na pracach ówczesnych autorów wyrażało praktyczne podejście autora do swej pracy, bowiem do wszystkich opisów dodał Johnston zastosowania medyczne roślin. Książka ta przyczyniła się także do popularyzacji dwóch innych prac z zakresu flory. Dołączył bowiem do dendrografii Johnston wydane wcześniej prace Michała Piotra Bojma Flora Sinensis oraz Hesperides Sive de Malorum Aureorum Cultura jezuity Giovanniego Battisti Ferrariego. Dzięki ich przedrukom w dendrografii weszły one wraz z ich autorami do szerokiego europejskiego obiegu naukowego. Medyczny aspekt publikacji docenili akademicy z Heidelbergu i Lipska, proponując Johnstonowi w 1663 roku katedry medycyny. Po raz kolejny Johnston odmówił. Po powrocie do Leszna w 1636 roku dotychczasowy uczeń Johnstona, Bogusław, teraz już dziedzic Leszna, mianował go nadwornym medykiem i lekarzem miejskim. Johnston włączył się aktywnie w życie miejskiej społeczności. Prowadził praktykę lekarską, nadzorował aptekarzy, był członkiem scholarkatu gimnazjum. Odbywał także z Bogusławem Leszczyńskim różne podróże, dziś byśmy nazwali dyplomatyczne, bo pojawiał się także w otoczeniu Bogusława na obradach Sejmu, czy udawał się wraz z nim do Bircz, do Radziwiłłów. Wziął także udział w 1645 roku w obradach Colloquium Charitativum, które pod auspicjami Władysława IV odbyły się w Toruniu. Tutaj był członkiem miejskiej delegacji Leszna. Przede wszystkim jednak pisał. Z tego okresu pochodzą najważniejsze dokonania z zakresu zoologii i botaniki. Podręcznik Idea, tu mamy obydwie edycje, Idea Universae Medicinae, wydana w Amsterdamie w 1644 roku, napisany został jako rekompensata za odrzuconą ofertę objęcia katedry medycyny na Uniwersytecie we Frankfurcie, zaproponowaną Johnstonowi po wydaniu przezeń rozprawy poświęconej teriakowi. O tym tu już było mowa, więc tylko sygnalizuję. Podręcznik medycyny, ten z tym pięknym frontyspisem pokazującego lekarza podczas konsultacji z pacjentem, przedstawiał całokształt wiedzy niezbędnej lekarzowi. Wskazał w nim także wiele cennych porad z zakresu higieny, terapii oraz etyki lekarskiej. I jako pierwszy podał w nim konsekwentny opis choroby jako coś odrębnego, ale także przedstawił pierwszą nowoczesną klasyfikację chorób. Dziełem tym posługiwali się uczeni europejscy, m.in. Johannes Michael, profesor medycyny w Lipsku. Liczni publikowali komentarze i je wydawali, m.in. no dziś już postacie zupełnie na pewno nieznane, chociaż lekarze być może skojarzą, Izobrandus van Dimerbrock, Teofil Bonnet czy Ferenc Papai Paris. Podręcznik cieszył się niezwykłą popularnością. Jeszcze w 1721 roku funkcjonował w spisie obowiązkowych lektur na niemieckich uczelniach medycznych. Idea Universae Medicinae ukazała się w wielu wydaniach, także w poszerzonej przez autora wersji pod tytułem Syntagma Universae Medicinae Practice z aktualnym wizerunkiem uczonego. Miało to miejsce w 1673 roku. Był Johnston również znawcą antyku, czego dowiódł m.in. w dwóch ważnych pracach De Festis Hebraeorum et Grecorum Schediasma z 1670 roku oraz wspomnianej już Naturae Constantia. Choć obydwie publikacje różnią się od siebie znacząco, to ukazują rozległość wiedzy w zakresie religii starożytnych i osiągnięć antyku.
są dziełami erudycyjnymi, w których Johnston zaprezentował wyniki wykonanej gigantycznej pracy, popartej znajomością dorobku literatury antycznej. Obydwa dzieła przekazują XVII-wieczną wiedzę o antyku widzianą, zgodnie z duchem ówczesnych czasów, z perspektywy nauki Kościoła. Pierwsze z nich w encyklopedycznym układzie przedstawia świat bogów i świąt, rytuałów, a także spuścizny literackiej, kreśląc niemal kompetentny obraz życia duchowego starożytności i jego wpływ na ludzką codzienność, a także kształt cywilizacji europejskiej. Druga rozprawa, która już tutaj była wspomniana, jest hołdem wobec osiągnięć starożytnych. Wiedzę o świecie antycznym przekazywał ją stąd także w formie popularnej, w podręcznikach dla uczniów Leszczyńskiego Gimnazjum. Z kręgu antycznych osiągnięć leszczyńskiego uczonego dodać też należy mniej znane komentarze do prognoskowskich, które tutaj już zostały przedstawione. Warto dodać, że komentarze do prognoz Skos wydane w 1670 roku zadedykował Johnston wybitnym ówczesnym przyrodnikom Janowi Kasparowi Bałchinowi i Adolfowi Worstiusowi. Jan Johnston to postać doskonale zorganizowana, świadoma celu i konsekwentnie do niego dążąca. Warsztat pracy w postaci zasobnej biblioteki, pielęgnowane kontakty ze światem nauki, podróże do drukarń, a nade wszystko świetne wykształcenie i szeroka wiedza pozwalały uczonemu bez kompleksów mieszkać w oddaleniu od ośrodków uniwersyteckich i uczestniczyć w życiu naukowym. Nie marzył o karierze profesora, jego misją było pisanie podręczników, które w jego zamierzeniu miały być zachętą do zdobywania wiedzy i jej samodzielnego poszukiwania, rozbudzania zainteresowań. W tym zadaniu blisko mu było do swego kolegi Jana Mosa-Komeńskiego. Pozostaje zastanowić się nad przyczynami czterokrotnego odrzucenia propozycji objęcia katedr na uniwersytetach w Deventer, Frankfurcie nad Odrą, Heidelbergu i Lipsku. Zapewne posada nadwornego medyka swego niedawnego ucznia zapewnić musiała lepsze profity niż kariera uczonego uniwersyteckiego i gwarantowała więcej czasu na pracę naukową. Pozwalała również na pozostawanie w czynnej łączności z uczonymi w całej Europie, o czym świadczy korespondencja i dedykowanie swym dzieł kolegom uczonym. Relacja ta była wzajemna, bo niektóre jego publikacje doczekały się opracowań i komentarzy autorstwa wybitnych badaczy przyrody. Śledząc, dziś jest to szczególnie łatwe, katalogi internetowe wielkich bibliotek na całym świecie, wiemy, że dzieła Johnstona są dostępne praktycznie na całej kuli ziemskiej. Kluczem do europejskości Johnstona wcale nie było jego, byśmy dziś powiedzieli, zagraniczne pochodzenie, ale postawa, ciekawość świata, pracowitość, śmiałe wykorzystywanie szans, jakie los stawiał mu na drodze, ale przede wszystkim aktywne uczestnictwo w życiu naukowym ówczesnej Europy. A miejsce, z którego to robił, już nie miało większego znaczenia, nawet jeżeli nie żył w czasach telefonów i internetu, jak my mamy to dzisiaj szczególnie ułatwione. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za możliwość przedstawienia części Pleszewskiej profesora Tomaszewskiego. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, najpierw zacząć może cytatem w roczniku Pleszewskim, który się ukazuje od ponad 20 lat. W 2009 roku ukazał się artykuł bratanka profesora Tomaszewskiego, Tadeusza, wybitny pleszewianin Wiktor Tomaszewski, lekarz, uczony, społecznik. I jedno zdanie. Zastanawiałem się potem nad tym, co ukształtowało mojego stryja, że z takim poświęceniem i troską traktował bliźnich i ojczyzny. Odpowiedź jest prosta. To dom rodzinny, pełen ciepła i miłości, to otoczenie, w którym od najmłodszych lat wzrastał, które kochał. To Pleszew i jego mieszkańcy. Proszę Państwa, czy jest możliwe, że dom rodzinny i najmłodszy okres, czy okres swojego życia może wpłynąć tak w wielkim stopniu na dorosłego człowieka. Proszę Państwa, wtedy jeszcze nieznana była teoria kapitału społecznego, znana później w socjologii, między innymi rozpowszechniona przez Pierre Bourdieu, który twierdził, że to właśnie kapitał społeczny, to te elementy wyniesione z domu rodzinnego mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania danego człowieka. W swoim fundamentalnym dziele Dystynkcja Bourdieu wskazuje, że do tego stopnia
dom rodzinny, pochodzenie jest kluczowe dla danego człowieka, że wpływa na nasze gusty muzyczne, kulinarne oraz na nasze wykształcenie. Przebadał kilkaset osób o różnym statusie społecznym i tą tezę, którą postawił wtedy, została udowodniona. I myślę, że Wiktor Tomaszewski jest takim przykładem, że to jednak ta teoria kapitału społecznego, kulturowego jak najbardziej pasuje. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że będę mówił, nie o całym życiu profesora Tomaszewskiego, ale będę mówił tylko o latach 1907-1925. To jest ten okres pleszewski Tomaszewskiego. To są bardzo ciekawe czasy. 1907, trochę kontekst historyczny, to jest ponad 100 lat od utraty przez Polskę niepodległości. To jest też istotny element. Jeszcze istotniejszy jest jednak fakt, że to był jednak zabór pruski. Zupełnie inne podejście do edukacji, gdzie sieć szkół była na tyle szeroka, że jednak ten dostęp do edukacji był bardzo bliski. Oczywiście ten rozwój edukacji nie był spowodowany, że Prusy czy Niemcy chciały kształcić Polaków, wręcz przeciwnie, to był element germanizacji. Natomiast pokażę, że ten element edukacji też miał swoje znaczenie. Tak więc zabór pruski. Jeżeli mówimy o roku drugiej cezurze, tej górnej cezurze czasowej, roku 1925, proszę zwrócić uwagę, że ten czas przypada również na odzyskanie przez Polskę niepodległości. W kontekście Wielkopolski powstanie wielkopolskie. No i tak naprawdę jesteśmy w przededniu, sam przewrót majowy przeżywa już Tomaszewski w Poznaniu. Natomiast on nie zrywa łączności w naszym miastem. Proszę Państwa, jesteśmy małym miasteczkiem, około 8 tysięcy mieszkańców. W 1912 roku miasto powiatowe, czyli ten status miasta miał jakieś znaczenie, że była ta podstawowa infrastruktura instytucji publicznej, która również miała w pewien sposób wpływ na funkcjonowanie w takim małym mieście. Jakie są źródła kapitału społecznego, kulturowego w przypadku Tomaszewskiego i wokół którego chcę trochę to rozszerzyć? Przede wszystkim to jest dom rodzinny, to jest rola Kościoła katolickiego oraz szkoła. Trzy elementy, które wpłynęły według mnie w kluczowy sposób na ten okres pleszewski w przypadku Tomaszewskiego. To jest dom rodzinny w Pleszewie. On w chwili obecnej nie ma już fizycznie tego domu. Jeżeli ktoś jedzie drogą krajową numer 12 Kalisz Poznań, jedzie częścią miasta i to jest właśnie ulica Halera, wtedy Stodolna, później się nazywała Zapłocie, po 1945 roku 1 maja, no i później z powrotem ulicą Halera. Czyli tak naprawdę to jest wewnętrzna droga krajowa w Pleszewie. Te osoby, które jadą na Łódź albo na Poznań, no muszą jechać tą ulicą, gdzie mieszkał Tomaszewski. Rodzice, proszę Państwa, można powiedzieć, że o status materialny i towarzyski mieli dosyć wysoki. Utrzymywali kontakty z lokalną elitą. Ja później powiem między innymi na temat relacji, jakie utrzymywali z miejscowym księdzem. No, w Pleszewie to jest ksiądz Niesiełowski, to jest postać olbrzymim zasługach. Natomiast to jest o tyle ważne, proszę Państwa, że to matka uczy Tomaszewskiego w wieku 5-6 lat czytanie i pisanie po polsku. Czyli ta pruska droga do germanizacji poprzez edukację w przypadku Tomaszewskiego się nie udaje. Ponieważ to ten dom, i to jest ten pierwszy element pokazujący, że ta socjalizacja, która się odbywa w domu rodzinnym, nie powiodła się. No i tutaj kluczową rolę odgrywa matka, która uczy go czytać i pisać po polsku. W przededniu w zasadzie wybuchu I wojny światowej Tomaszewski trafia do szkoły. Natomiast co jest charakterystyczne jeszcze dla domu rodzinnego, to jest prenumerata czasopism. To było dosyć bardzo popularne w przypadku Wielkopolski, że jednak ta sieć czytelni ludowych, nawyk zakupu prasy
jednak ma tutaj też olbrzymie znaczenie w przypadku domu Tomaszewskiego. I tu w tym upatruję, że jednak ten kapitał wyniesiony z domu ma kluczowe znaczenie w przypadku Tomaszewskiego. Natomiast Kościół, no, to też jest ostoja polskości. Nie możemy zapominać tego cały czas kontekstu historycznego, że jednak to właśnie Kościół katolicki, no i później jego wpływ, zwłaszcza w Wielkopolsce i poparcie zdecydowane i wpływy endecji w samej Wielkopolsce spowodowały, że Kościół wychodził poza ramy formalne, jaki został powołany. Czyli to Kościół katolicki, także w Pleszewie, a w tym czasie, proszę Państwa, katolicy w Pleszewie stanowią większość, około 20% to są protestanci i około 6-7% ludność żydowska. Natomiast w tym czasie funkcjonują dwa kościoły katolickie w Pleszewie. Jest jedna synagoga, jeden cmentarz i jeden kościół ewangelicki. Tak więc ta wspólnota katolicka, protestancka i żydowska funkcjonują. Gminy i żydowska i protestantka również ma miejsce. Natomiast w przypadku Tomaszewskiego i zresztą jak Państwo czytacie jego wspomnienia, ten element tego, że jest katolikiem, no, funkcjonował już do śmierci. Nawet msza pogrzebowa w katedrze w Edynburgu była z udziałem księdza katolickiego, jako taki, można powiedzieć, wyjątek, który był na jego drodze. Niezwykle ważną częścią historii naszego miasta to jest klasztor sióstr służebniczek, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Aktywnie Tomaszewski bierze udział w życiu Kościoła. No i sam prałat Kazimierz Niesiołowski. W zasadzie w Pleszewie instytucja, bo tak można powiedzieć, można wskazać kilka budowli, kilka przedsięwzięć, które funkcjonują do dnia dzisiejszego, łącznie z Bankiem Spółdzielczym. Człowiek, który tak naprawdę wyprzedzał swoją epokę, jego posługa w Pleszewie jako sam proboszcz to jest blisko 50 lat. Tak więc niesamowita postać, która wychodziła poza ten schemat właśnie roli miejscowego proboszcza. To on odgrywa decydującą, ważną rolę w przypadku przejmowania władzy przez Polaków w 1919 roku. No i tu w stałym kontakcie, czy jest dla niego takim duchowym przywódcą, przewodnikiem dla Tomaszewskiego. Zresztą sam Niesiołowski wywarł olbrzymi wpływ na niejednego mieszkańca Pleszewa. Czyli Kościół katolicki, ściśle związany, bo Niesiołowski utrzymywał kontakty z rodzicami Tomaszewskiego, to jest druga część jego kapitału kulturowego, który został przeniesiony. No i ta edukacja. Tak jak wcześniej wspomniałem, paradoksalnie edukacja pruska-niemiecka, która miała za cel germanizację polskiego społeczeństwa, natomiast, no, co by tu nie powiedzieć, poziom analfabetyzmu w zaborze pruskim był zdecydowanie niższy niż w przypadku innych zaborów, czy to Galicji, czy Kongresówki. 1913-1914 trafia do szkoły, to jest do dnia dzisiejszego funkcjonuje szkoła podstawowa numer 1. To jest około 500-600 metrów od domu rodzinnego Tomaszewskiego i tam uczy się. W 1916 roku pojawia się jedna godzina języka polskiego w niemieckiej szkole. Ale proszę Państwa, to o czym należy powiedzieć, to jednak jest ta część nieformalna. Ja mówiłem o szkole, natomiast chyba trzeba powiedzieć o edukacji, czyli czymś szerszym. Szkoła jest instytucją, natomiast edukacja jest taką częścią, można powiedzieć, składową, która jest dostępna poza tymi formalnymi strukturami. I w okresie zaborów jest to o tyle ważne, że to ta część nieoficjalna, poza strukturą, jest kluczowa dla rozwoju polskich elit intelektualnych. Taką rolę oprócz Kościoła katolickiego odgrywa również Maria Bociańska i generalnie tajne nauczanie, które
w tym czasie w Wielkopolsce jest dosyć rozpowszechnione. Nie wspomniałem w przypadku Niesiołowskiego, praca organiczna, która jest, można powiedzieć, znana w całej Wielkopolsce, również dzięki Niesiołowskiemu ona trafiła do Pleszewa. Rozwój systemu bankowego, kółek rolniczych, to są te elementy, które, w których zakotwiczony jest Tomaszewski. Tak, to nie jest tak, że on jest urodzony, idzie do szkoły. Nie, proszę zwrócić uwagę na ten właśnie element kapitału kulturowego, kapitału społecznego, który się nabywa nie tylko w drodze formalnej edukacji. To są sieci relacji, które człowiek zdobywa w czasie swojego życia. Mając 11 lat, Tomaszewski jest świadkiem odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Jak profesor Pajewski napisał, Polska wybuchła. Rok 1918 formalnie, ale tak naprawdę dla zaboru pruskiego, przynajmniej dla tej części pleszewskiej, to jest rok 1919. 6 stycznia to jest formalne przejęcie władzy przez Polaków i Tomaszewski jest naocznym świadkiem. Jako 11-letnie dziecko już potrafi w zasadzie pewne procesy ocenić i być przy tym obecny. Między innymi pomnik, który został zniszczony w pierwszych dniach odzyskania przez Polskę niepodległości, to jest pomnik kościół w tle, to jest kościół właśnie ewangelicki, wówczas ewangelicki, a pomnik na cześć Bismarcka, w zasadzie wojny prusko-francuskiej, który został zniszczony w pierwszych dniach odzyskania niepodległości. I druga ważna postać dla historii Pleszewa i paradoksalnie dla tego Tomaszewskiego, później się okaże, że oni się spotkali właśnie tutaj w czasie II wojny światowej i co najważniejsze, razem znaleźli się na jednym cmentarzu. Ludwik Bociański był tym przedstawicielem władzy wojskowej, który przejmował władzę w Pleszewie w 1919 roku. Proszę Państwa, w Pleszewie funkcjonował garnizon, dosyć pokaźny garnizon armii pruskiej, armii niemieckiej i wyobraźcie sobie Państwo, że został zdobyty bez przelewu kropli krwi. Bociański wydał taki, można powiedzieć, rozkaz, podtrzymając się pod dowództwo niemieckie, że osoby czy żołnierze są zwolnieni z obowiązku wojskowego i mogą wracać do swojego kraju. I oni po prostu spakowali się, wyszli i Polacy zajęli, czy Pleszewianie zajęli garnizon pruski i tym sposobem żadne bitwy powstania wielkopolskiego nie toczyły się na terenie Pleszewa. No i Bociański, no później miał taki epizod, bo był również sanacyjnym wojewodą wileńskim, trochę kontrowersyjnym, natomiast jako postać niezwykle ważna dla Pleszewa. No i gmach liceum, do którego uczęszczał Tomaszewski, no, gmach, który w zasadzie to jest temat na osobną konferencję, na temat wybitnych absolwentów tego liceum, gimnazjum, liceum, w zależności od tego, jaka reforma, jaki system oświaty, ustrój oświaty funkcjonował. On kończy w roku 1925 roku. Na zdjęciu Tomaszewskiego pewnie Państwo poznajecie, drugi rząd, pierwszy od lewej, natomiast co charakterystyczne, pierwszy z prawej w trzecim rzędzie to jest ksiądz, późniejszy ksiądz Ziętara, natomiast jego brat, też ksiądz, był przez długi, długi okres czasu dyrektorem archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Tak więc tutaj mówię o tych wybitnych absolwentach Pleszewskiego gimnazjum. To już są, proszę Państwa, kolejny wybitny absolwent pleszewianin, Ludwik Graja. Czy ktoś jest absolwentem liceum, gimnazjum Marcinkowskiego? No proszę bardzo. Mamy przedstawiciela Marcinka, służę pleszewiani, był dyrektorem tego gimnazjum. Tak na marginesie, proszę Państwa, w pewnym momencie, może gdzieś tak 7-8 lat temu, większość instytucji naukowych w Poznaniu była oparta na absolwentach pleszewskiego liceum. Tak więc nawet postawiliśmy taką tezę, co by było z nauką poznańską, gdyby nie Pleszew, tak? No bo był
rektor UAM-u, był dwóch dziekanów też na UAM-ie, Biblioteka Raczyńskich, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, tak więc to tak te elementy pleszewskie były obecne. Co ważne, Tomaszewski nie zrywa kontaktu z Pleszewem podczas studiów. On systematycznie przyjeżdża do miasta, odbywa praktyki studenckie. To jest szpital, który w zasadzie do przełomu lat 70., 80., do początku lat 80. pełni funkcję szpitala miejskiego. I do ciekawości, proszę Państwa, na sali są dwie osoby, które są bezpośrednio związane z Nie, urodziły to ja nie wiem, to na pewno jedna osoba się nie urodziła w tym szpitalu, nie wiem, ale jest obecna przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Adela Grala-Kałuża, była dyrektorem szpitala w Pleszewie, natomiast jest pani Krystyna Choroszkiewicz, której mąż tak naprawdę jest głównym twórcą nowego szpitala w Pleszewie. Tak więc widzicie Państwo to przypadek czy nie przypadek, ale no, rola przypadku możemy o tym dużo mówić, spowodował, że ten szpital do lat końca lat 70. do formalnie pewnie 82. było otwarcie, natomiast do dnia dzisiejszego jest tam zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy prowadzony przez siostry Służewicz. Ale tutaj, proszę Państwa, właśnie no i tak liceum miało dużo świetnych absolwentów, tak tutaj porodówka też miała okazję przyjmować na świat wiele, wiele wspaniałych osobistości Pleszewa. Drugim pleszewianinem, który odegrał niesamowitą rolę w życiu Tomaszewskiego, to jest Wicenty Jezierski. Pleszewianin, pasjonat doświadczeń naukowych, mentor i kierownik naukowy. Czyli pytanie, czy ta diaspora pleszewska była tak silna w Poznaniu, że ten element lokalności miał tutaj duży związek, natomiast na pewno, proszę zwrócić uwagę, Graja, razem nawet mieszkali na stacji, Tomaszewski w jakiś sposób też funkcjonuje i jest dla niego wybitnym autorytetem. Władysław Staniszewski, kierownik Polskiej Misji Katolickiej w Londynie, dzięki któremu właśnie Tomaszewski zawitał do Anglii. No i jesteśmy na cmentarzu parafialnym w Pleszewie. Katolicki, wyznaniowy przy ulicy Kaliskiej. I na tym cmentarzu po śmierci, zresztą sama ceremonia pogrzebowa jest doskonale opisana w wielu publikacjach na temat Tomaszewskiego. Jego ostatnią wolą jest to, żeby być pochowany w Pleszewie. Jesteśmy w kontakcie z bratankiem Tomaszewskiego, który ma zamiar w jakiś sposób uporządkować ten teren. To jest grobowiec rodzinny. Tam jeszcze są pochowani jego, można powiedzieć, z rodziny Misiaków. Rodzina Misiaków w Pleszewie jest też taka dosyć była, znacząca, producenci mebli. Tak więc to jest tak. No ale też jest pochowany Buciański. Też, który umarł na Wyspach. I takim życzeniem było być pochowanym w Pleszewie. Tak więc spotkali się w Anglii i ukończyli swój żywot. Są pochowani jeden i drugi w Pleszewie. Tak więc ja bardzo serdecznie dziękuję za ten... Zmieścimy się? Tak. Jeszcze pan profesor oddał pani doktor swoje 5 minut. Tak właśnie ustaliliśmy, że te 5 minut oddaje pani doktor. Tu jest wykorzystana bibliografia, ograniczyłem się tylko do tego wątku Pleszewskiego, natomiast właśnie ten wątek Pleszewski przez pryzmat teorii kapitału kulturowego i społecznego chciałem wskazać, że jednak ten kluczowy dla rozwoju osoby ma ten element rodzinny, ta socjalizacja, pewnie tutaj nie jeden lekarz by się wypowiedział bardzo kompleksowo, albo psycholog, natomiast w przypadku Tomaszewskiego jest takim kluczowym dowodem na to, że ta perspektywa, teoria socjologiczna została w pełni uzasadniona. Dziękuję bardzo. Po to te 5 minut warto sobie. No właśnie, za chwilę, gdzieś tak za 2 godziny jest odsłonięcie tablicy pamiątkowej właśnie w byłym szpitalu Paderewskiego. Tutaj dziękuję bardzo pracownikom konsulatu, nie wiem czy jest na sali.
którzy pomogli nam w dosyć takich ekstremalnych warunkach zorganizować tą całą uroczystość. Kiedy pani dr Choroszkiewicz pod wpływem działalności w Wielkopolskim Towarzystwie Lekarskim no, powiedziała o tej idei uczczenia profesora Tomaszewskiego, no, narodziła się taka idea, żeby właśnie mieszkańcy Pleszewa ufundowali tablicę doktorowi Tomaszewskiemu i za 2 godziny jesteśmy w szpitalu, gdzie odsłonimy tablicę, czy przekażemy tablicę zrobioną lokalnie, też odlew robiony w mieście, w Pleszewie, żeby została taka pamiątka po naszym wielkim, wielkim przodku i pleszewianinie. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze dzień dobry wszystkim. Jest mi niezwykle miło, że mogłam dzisiaj tutaj znaleźć się w Edynburgu i zaproszona zostałam na tą dzisiejszą konferencję i mogę powiedzieć kilka słów o Polskim Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Edynburgu, który funkcjonował tutaj w latach 1941-49, tym bardziej, że znaleźliśmy się tutaj w tak zacnym gronie, a więc Polonii ze Szkocji, z przedstawicieli ratusza w Edynburgu, że przyjechaliśmy tutaj specjalnie z Polski, a więc moje grono koleżanek i kolegów lekarzy, a także samorządowcy z Leszna, z Pleszewa i wszyscy ci, dla których ta sprawa jest ważna, bo chcieliśmy podkreślić i wydaje się, że Państwo się ze mną zgodzą, że dla całej społeczności polskiej, zarówno w Polsce, jak i za granicą, sprawa szkolenia tutaj polskich lekarzy i śladów polskich lekarzy na ziemi szkockiej jest dla nas wszystkich bardzo ważna. I jeszcze powiem, dlaczego powiem tylko wyjaśnię o absolwentkach. Bo tak sobie pomyślałam, że są 3 powody. Pierwszy to jest taki, że do tej pory mówiliśmy o Janie Johnstonie i mówiliśmy o Wiktorze Tomaszewskim, więc teraz trochę czas na kobiety. Druga sprawa jest taka, że w mojej ocenie zawsze kobietom jest dużo trudniej. Muszą wykazać się dużo większą determinacją, by wykonywać ten zawód lekarza. Natomiast jak Państwo wiedzą, historia medycyny przez wieki oparta była na dominacji mężczyzn. A trzecia sprawa to może taki element szkocki, ponieważ w Szkocji jest pochowana Elizabeth Blackwell, czyli pierwsza kobieta, która uzyskała dyplom lekarza i my na jej grobie w Kilmun byliśmy w ubiegłym roku, jak byliśmy tutaj w Szkocji, bardzo serdecznie byliśmy przyjęci tam na miejscu, w kościele, bo tam jest również Muzeum Rodu Klanu Campbellów. Ja chciałabym Państwa przenieść do roku 1940, gdzie w Europie toczy się wojna, my dużo o tym wiemy. I to tutaj właśnie na Uniwersytecie w Edynburgu znalazło się miejsce dla polskich studentów, ale też dla polskiej kadry medycznej, profesorskiej, która realizowała zadanie, które wyznaczył profesorowi Juraszowi generał Władysław Sikorski, ponieważ już w październiku 1939 roku powstał pomysł, by powstała polska placówka naukowa, dydaktyczna, tak żeby mogli studenci medycyny, którzy nie ukończyli studiów, którzy nie mieli dokończonych staży na zakończenie studiów, mogli zakończyć te studia i być lekarzami i służyć po prostu oddziałom wojskowym w czasie toczącej się wojny. 13 listopada 1940 roku propozycję utworzenia zatwierdził Senat Uczelni w Edynburgu, chociaż początkowo ta placówka miała powstać w Londynie, ale minister w rządzie Churchilla, Malcolm MacDonald, poprosił na spotkanie profesora Jurasza i decyzja polityczna Churchilla również była taka, żeby skierować polskich studentów tutaj do Edynburga. I 24 lutego 1941 roku podpisana była umowa pomiędzy rządem polskim generała Sikorskiego a Uniwersytetem w Edynburgu. Mieliśmy okazję podziwiać ten piękny gmach. My dzisiaj jeszcze wybieramy się na wycieczkę do Edynburga i tam pod tablicą pamiątkową wykonamy sobie pamiątkowe zdjęcie. Tak jak zawsze studenci każdego roku Uniwersytetu w Edynburgu te zdjęcie na zakończenie roku akademickiego sobie też wykonywali. Dekret prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pojawił się 17 marca 1941 roku i była to o tyle niezwykła sprawa, że to był Polski Wydział Lekarski, który działał na podstawie
ustawy polskiego rządu z 13 marca 1933 roku, a więc o szkolnictwie wyższym w Polsce, miał swoją kadrę profesorską. Jedynie te katedry, które nie były obsadzone przez Polaków, no bo wiadomo, nie było to możliwe, żeby ściągnąć tutaj profesorów, docentów i pracowników naukowych do Edynburga. Tutaj pomagali profesorowie szkoccy. Program tych studiów był taki, jak obowiązywał studentów w Szkocji, czyli 6 lat studiów, a potem niezbędne staże. Natomiast no, tutaj Polacy poszerzyli to jeszcze o dodatkowe zajęcia kliniczne, szczególnie z chirurgii. Poszerzyli również o więcej zajęć z farmakologii niż mieli studenci szkoccy i wprowadzili nowy dział, tutaj jako pierwsi, anestezjologa do nauczania studentów na Wydziale Lekarskim. Tutaj jest zdjęcie przedstawiające otwarcie tego Polskiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Edynburgu z prezydentem Władysławem Raczkiewiczem. I muszę powiedzieć, że my 2 tygodnie temu wróciliśmy z Uniwersytetu w Dorpacie w Estonii, gdzie przed uniwersytetem, przed biblioteką uniwersytecką jest duża tablica pamiątkowa właśnie prezydenta Władysława Raczkiewicza, który kończył tam prawo i matematykę. Żeby naświetlić różne aspekty powstania tego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu, chciałam przytoczyć słowa profesora Łukasza Kulczyńskiego, bo uważam, że to jest całe sedno sprawy. On po zakończeniu tych studiów pracował w Stanach Zjednoczonych i był olbrzymim autorytetem z zakresu pulmonologii i mukowiscydozy. I on pisał tak. Było to tak, że 1 września 1939 roku rozpoczęła się tragedia milionów ludzi w Europie, w tym narodu polskiego. Kolejnym ciosem zadanym Polsce był upadek Francji w czerwcu 1940 roku, który spowodował wyjazd tysięcy żołnierzy, marynarzy i uchodźców do Szkocji. W szeregach wojskach było wielu lekarzy, studentów medycyny, wykładowców z uniwersytetów w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Wilnie i Warszawie. Pułkownik Irwin Fortescue wraz z pułkownikiem Krucem rozpoczęli plan podtrzymywania umiejętności klinicznych, praktykowali w szpitalu wojskowym na zamku w Edynburgu oraz na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Edynburgu. To wielkim przyjacielem Polaków był szef szpitala wojskowego w Edynburgu, pułkownik pan dr Kriów, który od początku pomysłu stworzenia tego wydziału lekarskiego wspierał profesora Jurasza w tym, by ten wydział lekarski powstał tutaj. A to we własnej osobie profesor Artoni Jurasz, a więc pierwszy dziekan i założyciel Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu, ten, któremu profesor generał Sikorski powierzył zadanie pełnomocnika do utworzenia Polskiego Wydziału Lekarskiego za granicą. Dla nas jest szczególnie ważny, bo my jesteśmy z Poznania, a pan profesor Jurasz był dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Poznaniu. I co chciałam kolegom powiedzieć, że mieszkał pod Poznaniem w Kołaczkowie, w dworku, który kupił od żony Władysława Reymonta, Aurelii Reymont w 1920 roku i samochodem dojeżdżał codziennie na Uniwersytet Poznański, czym automobilem, co wtedy było wielkim wydarzeniem i zawsze był śledzony jego przyjazd i wyjazd do dworku w Kołaczkowie. No tak, studenci rozpoczęli tutaj zajęcia, ale im więcej czytam o Uniwersytecie i tym wydziale, Polskim Wydziale Lekarskim, to po prostu kształtuje się historia ludzi, którzy przeżyli olbrzymie swoje osobiste tragedie, kiedy znaleźli się tutaj w tych ławach studenckich. Dotyczyło to albo działań wojennych, albo ich najbliższych. Musieli uciekać z Polski albo przez Rumunię i Węgry. Albo dostawali się najczęściej do Francji, potem kapitulacja Francji, musieli w jakiś sposób stamtąd uciekać, dotarli właśnie tutaj do Wielkiej Brytanii i potem do Szkocji. No a potem w 1942-43 roku z kolei ci, którzy znaleźli się po drugiej stronie frontu, a więc na wschodzie, z armią Andersa dołączali do tych studentów dopiero później. Wykładowcami Polskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Edynburgu było wielu polskich profesorów, docentów i pracowników naukowych. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jest oczywiście Katedra Chorób Wewnętrznych i pan profesor Wiktor Tomaszewski. Jest oczywiście, i to chciałabym podkreślić, profesor
Leon Landner, czyli ten, który tworzył tutaj Wydział Stomatologii. Miał tu 57 lat, jak rozpoczął pracę ze studentami na Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu, ale potem po zakończeniu wojny w 1949 roku wrócił do Poznania i tam tworzył Wydział Stomatologii na Uniwersytecie Poznańskim, był jego kierownikiem i był kierownikiem również chirurgii stomatologicznej. To ta kadra profesorska, w centrum oczywiście pan profesor Jurasz, pan profesor Tomaszewski z tyłu do góry, cała kadra i to właśnie to miejsce, gdzie wszyscy zawsze się fotografowali i gdzie my dzisiaj też chcemy się sfotografować, że jesteśmy tu dzisiaj w Edynburgu. Tak więc ta Polska Szkoła Medyczna uzyskała wszystkie prawa akademickie i organizacyjne polskich uniwersytetów, uzyskała prawo dokonywania egzaminów przejściowych i końcowych, a grono stanowili głównie polscy wykładowcy. To pierwszy rok działalności Polskiego Wydziału Lekarskiego. Liczba słuchaczy na pierwszym roku akademickim to 79 studentów, w tym 18 kobiet, chociaż początkowo byłoby to pomyślane tak, żeby kontynuować te ostatnie lata studiów, żeby oni jak najszybciej uzyskali dyplomy lekarza albo odbyli kolejne staże. I wracając do mojego głównego tematu, a więc absolwentek, chcę powiedzieć, że w tym pierwszym roku dwie uzyskały dyplom lekarza. To była pani dr Janina Czekałowska z Uniwersytetu Poznańskiego i pani Jadwiga Mickiewicz z Uniwersytetu imienia Józefa Piłsudskiego w Warszawie. A to, proszę państwa, budynek szpitala imienia Paderewskiego, którego w tej chwili jeszcze nie ma, już nie ma, przepraszam, a który został utworzony po to, by praktyki kliniczne odbywały się w polskim szpitalu. Został wyposażony przez statki Polonii Amerykańskiej i tam właśnie profesor Antoni Jurasz był jak najbardziej zaangażowany w to, by pozyskiwać jak najwięcej pieniędzy, by wyposażać ten szpital. Wydział do 1949 roku, bo mój wykład nie dotyczy w zasadzie Polskiego Wydziału Lekarskiego, ale żeby to naświetlić, to tych kilka słów o tym, jak on powstał, bo uważam, że konferencja na ten temat mogłaby trwać nawet 2-3 dni, gdyby omówić wszystkie aspekty funkcjonowania tego Polskiego Wydziału Lekarskiego. I tam jest właśnie ta tablica, którą odsłonił wówczas ostatni dziekan Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu, profesor Jakub Rostowski. I bardzo piękne są te słowa, które są tam umieszczone, dziękujące wszystkim, którzy byli zaangażowani w to, by ten niezwykły pomysł uczelni polskiej na obcej ziemi, która działała na zasadzie polskiego prawa, mógł się udać. 336 studentów, proszę państwa, ukończyło Polski Wydział Lekarski w Edynburgu, ale dyplomy lekarza uzyskało 227, bo to nie było takie proste, musieli, tu w Szkocji nie było sentymentów, musieli mieć po prostu ukończone wszystkie egzaminy, wszystkie niezbędne staże i proszę sobie wyobrazić, że oni nie byli oddelegowani tutaj na studia bezterminowo, tylko czasowo. W związku z tym musieli co jakiś czas wnosić dokumenty, po pierwsze, by przedłużyć ten czas. Nikt z władz wojskowych nie myślał o tym, że oni mają sesję egzaminacyjną albo są w trakcie staży specjalizacyjnych czy staży cząstkowych. Dostawali kartę poboru i musieli pojawić się na froncie jako służba wojskowa, dlatego czasami bardzo trudno było to wszystko zorganizować do końca, by mieć w indeksie wszystkie zdane egzaminy i wszystkie staże. My jesteśmy lekarzami, wiemy, jak teraz jest nam trudno, jak nie ma wojny, natomiast tu w Szkocji nie było sentymentów. Jak nie miał wszystkiego w dokumentacji, nie uzyskiwał dyplomu lekarza. Absolwenci Polskiego Wydziału Lekarskiego byli kierowani do jednostek oczywiście bojowych Wojska Polskiego, bo to była ta idea, dlaczego powstał ten wydział, a więc do Polskiej Marynarki Wojennej, do pierwszego korpusu polskiego w Szkocji, do Sił Powietrznych oraz także na Środkowy Wschód. Do Polski wróciło tylko 18. Z tych wszystkich, którzy tutaj się wykształcili, także tylko 8%, ale zmieniły się też sytuacja geopolityczna. To były osoby, które w czasie, kiedy toczyła się wojna, byliśmy w innym układzie politycznym, bo potem, jak państwo wiecie, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania uznały tymczasowy rząd jedności narodowej, była już Polska Ludowa i bardzo obawiali się tutaj wrócić ze względu na możliwe represje. Ale wróciło kilku z nich.
Ja bym chciała powiedzieć i zaznaczyć tylko, że do Polski, na Uniwersytet Jagielloński wrócił pan profesor Antoni Kępiński, który jest znanym autorytetem z psychiatrii i neurologii, chociaż jego droga do Szkocji na ten uniwersytet była bardzo ciężka, ponieważ on uciekał z Polski przez Francję, udało mu się dotrzeć do Hiszpanii, myślał, że będzie łatwiej się gdzieś pojawić w Stanach Zjednoczonych, ale tam trafił do więzienia, do obozu koncentracyjnego generała Franco. I przez 2 lata razem z jeńcami polskimi tam przebywał i ostatecznie podjęli decyzję o strajku głodowym i dopiero kiedy to była taka ostateczna sprawa, zaczęto ich zwalniać i profesor w 1943 roku pojawił się w Edynburgu i rozpoczął tutaj studia. Rekordowy rok akademicki to był ten ostatni, 44-45, ponieważ tam uważano, że było przeczucie, że wojna się skończy, więc żeby jak najszybciej, jak najwięcej osób jeszcze przyjąć, bo dlatego ten polski i uzyskać dyplom lekarza, tak wyglądał dyplom lekarza Polskiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Edynburgu. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że ten 47, a potem 49 rok to dlatego, że wróciło bardzo wielu mężczyzn, obywateli Szkocji, Wielkiej Brytanii i oni po prostu bardzo szybko chcieli również podjąć studia. Nie było już miejsca za bardzo nawet takiego lokalizacyjnego, żeby tutaj nadal kształcić studentów polskich. Natomiast profesor Jurasz miał taką ideę, żeby cały ten Polski Wydział Lekarski nawet z takim mobilnym szpitalem imienia Paderewskiego przenieść gdzieś do Polski. Niestety z nowymi władzami Polski to się nie udało i pan profesor Jurasz był zmuszony wyjechać do Stanów Zjednoczonych, co dla niego, może też tylko powiem, było pewną komplikacją, bo musiałby tam tak naprawdę nostryfikować dyplom. Natomiast był uznanym lekarzem, uznanym chirurgiem i na podstawie rekomendacji, które uzyskał od profesorów właśnie z Uniwersytetu w Edynburgu, dostał ten dyplom lekarza, nie musiał zdawać amerykańskich egzaminów i był konsultantem chirurgii w wielu szpitalach klinicznych w Stanach Zjednoczonych i prowadził również tam praktykę lekarską. A teraz mój zasadniczy temat, ale już będzie krótko. Tak chciałam powiedzieć o kilku kobietach, które w mojej ocenie, może wszystkie są wyjątkowe, ale te ich życiorysy jakby pokazują, w jaki sposób, jak toczyło się to życie, jak przebiegały ich losy i jak zawierucha wojenna spowodowała, że kiedy toczyło się spokojne życie, nagle były zmuszone opuścić swoje domy i pojawiły się tutaj w Szkocji, nie znając języka angielskiego, nie mając polskich podręczników, musiały uczyć się w języku angielskim. Także, a to wszystko się tak pięknie udało i są znanymi i cenionymi osobami tutaj również w Szkocji, tam, gdzie później się pojawiły i dalej pracowały. Pierwsza to Jadwiga Karnicka, właśnie z domu Mickiewicz. Rozpoczęła studia na Uniwersytecie w Warszawie. Po 5 latach studiów wypłynęła na rejs statkiem Batory do Brazylii. Tym statkiem Batory, który opisywał Witold Gombrowicz w swoim Transatlantyku. W listopadzie w 1939 roku statek cumuje w Anglii. Tam pracuje jako pielęgniarka, uczy się przede wszystkim języka angielskiego i postanowiła najpierw podjąć studia na Uniwersytecie w St. Andrew, ale kiedy pojawił się Polski Wydział Lekarski, wraca tutaj. Zdaje końcowe egzaminy w 1942 roku. Pracuje w Londynie, specjalizuje się w ginekologii i położnictwie i ona dla historii medycyny angielskiej jest również bardzo znana, ponieważ ona przeprowadziła pierwszy zabieg do płodowej transfuzji czynnikiem RH w 1963 roku. Była prezesem Brytyjskiego Medycznego Towarzystwa w swoim okręgu, także była bardzo znaną i cenioną osobą, która z wykładami jeździła po całym świecie. Piszą sobie tak. Żyłam intensywnie i tak jak do tej pory nie mam czasu się wstydzić. Mimo swoich 93 lat, to jest rok 2011, proszę Państwa, tryska humorem. W jej życie wpisuje się ten rejs statkiem Batory. Praca lekarza, małżeństwo z komandorem Borysem Karnickim, dowództwą polskich sił, polskich łodzi podwodnych. Ona we własnej osobie. Następna, która mnie zainteresowała, to była pani doktor Irena Hanna Witek, która urodziła się w Wiedniu. Jej ojciec był prawnikiem, potem został skierowany do Lwowa i tam mieszkała. Najpierw studiowała na Sorbonie moralność i socjologię, bo tak się ten wydział wtedy nazywał. I tam przez przypadek trafiła do Instytutu Pastera.
i została asystentką w szpitalu w Wersalu. Po kapitulacji Francji pisze, że pieszo musiała przedostawać się i w ten sposób dotarła do Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu studiów razem z mężem pojechała do Rodezji i opisuje, jak to było bardzo trudne, jak olbrzymi rejon, kilka tysięcy kilometrów, by dotrzeć do pacjentów. Do tego medycyna ludowa, szamani, stare wierzenia, tak? A tutaj lekarze wykształceni na Uniwersytecie w Edynburgu. To było wszystko bardzo, bardzo trudne. W 1963 roku wróciła do Anglii, pracowała jako lekarz pediatra, zaangażowana w sprawach o maltretowanie dzieci, była biegłym sądowym w Londynie. I pani doktor Anna Sokołowska, urodzona w Warszawie, ojciec lekarz, pułkownik Wojska Polskiego. Po wybuchu wojny uciekała wraz z matką do Rumunii, ale ojciec został skierowany tutaj do korpusu w Edynburgu, w związku z tym postanowili w jakikolwiek sposób tutaj dotrzeć i tak się mamie i siostrze udało. Rozpoczęła w 1941 roku studia na uniwersytecie. Po zakończeniu studiów wyjechała do Kanady, nostryfikowała dyplom, była psychiatrą, pracowała w Ottawie, dyrektorem przychodni i kierownikiem oddziałów szpitalnych w Ottawie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale absolwentką była też Wanda Piłsudska, czyli córka naczelnika Józefa Piłsudskiego. Odbywała tutaj studia medyczne, najpierw studia medyczne w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, potem przez Wilno, Łotwę, również z mamą i z siostrą dotarła do Anglii i do Edynburga. W 1941 roku, czyli w tym pierwszym naborze, została przyjęta na pierwszy rok studiów, specjalizowała się w psychiatrii. I w 1990 roku powróciła do Polski, do Warszawy, witana na Okęciu przez premiera Mateusza Morawieckiego. I jeszcze może druhna Gertruda Koli-Koli-Babka z domu Kuklińska, urodzona w 19 roku. Przedwojenna spadochroniarka i pilot szybowcowy w Bydgoszczy. Dyplom lekarza w 1949 roku, czyli w tym ostatnim rzucie na Uniwersytecie w Edynburgu uzyskała. Była również, studiowała tutaj również geografię i nauki społeczne. Chcę tylko zwrócić uwagę, że to nazwisko Koli, które tam się pojawia, wynikało z tego, że jak pisze, wysyłała swoje CV z nazwiskiem Koli-Babka, nie uzyskiwała żadnej możliwości pracy. Zmienili w związku z tym z mężem nazwisko na Koli i następnego tygodnia od razu dostała kilka ofert pracy. Także nasze nazwisko polskie czasami było też tutaj trudne do zaakceptowania. Pani doktor Gertruda Koli-Babka zmarła w 2011 roku. Cały czas utrzymywała ścisłe kontakty z polskimi harcerzami, uczestnicząc w spotkaniach drużyny instruktorek pochodnia i została pochowana w harcerskim mundurze. I ostatnie już może z tych, które chciałam tutaj Państwu przedstawić, Magdalena Krystyna Munk. Siostra reżysera Andrzeja Munka, myślę, że wszyscy znamy Zezowate Szczęście, także to jego siostra, ona podjęła studia na Wydziale Lekarskim najpierw w Krakowie w 1933 roku, potem odbywała staż podyplomowy w Atenach i została skierowana do szpitala w Tarnopolu. Pracowała jako lekarz okrętowy na statku handlowym Warszawa i ona między innymi brała udział w przerzucaniu Polaków właśnie z Rumunii, z Węgier, później do Francji, przewoziła także amunicję. Ten jej statek Warszawa został storpedowany przez łódź podwodną niemiecką i ona nie opuściła tego statku, dopóki ostatni pacjent, który był u niej w lazarecie, nie znalazł się na łodziach ratunkowych. W związku z tym otrzymała list gratulacyjny od Winstona Churchilla i odznaczenie za odwagę. To właśnie ten statek Warszawa, którym pływała. I już może koniec o absolwentkach, ale chciałabym jeszcze, już kończąc, jeszcze trochę o Wiktorze Tomaszewskim, bo pan burmistrz Ptak wywołał tutaj jego osobę. Mówiliśmy o tym, jak to, co się działo w Preszewie, ale pan profesor Wiktor Tomaszewski był bardzo znany w środowisku Polonii i tutaj w Edynburgu. I pięknie powiedział o tym, jak przywitano ich, jak przyjęto tutaj w Edynburgu. Trudno oprzeć się podziwowi, jak ta stosunkowo mała uczelnia, twór dobrej woli gospodarzy, zdołała wyrobić sobie na szkockiej ziemi tyle powagi i uznania.
Uznanie to przekracza daleko granice jej krótkiego okresu istnienia i trwa po dzień dzisiejszy. Zawdzięczać to należy w pierwszym rzędzie wielkim indywidualnościom, które budowały tę instytucję i nią kierowały. Mam na myśli przede wszystkim profesora Jurasza i profesora Rostowskiego, o których pamięć nie zginęła do dziś w edynburskich kołach uniwersyteckich, ale chciałam tam już Państwu przytoczyć laudację, jaką wygłosił dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Edynburgu, kiedy nadawał profesorowi Wiktorowi Tomaszewskiemu tytuł doktora honoris causa. Doktor Wiktor Tomaszewski jest umiłowanym obywatelem miasta Edynburga, który przybył, zobaczył i zwyciężył. On przez pół wieku jako lekarz służył ofiarnie współmieszkańcom i przez ten cały czas był sercem oddany swej umiłowanej ojczyźnie. Tylko krótko jeszcze wyjaśnię, bo pan profesor skończył na roku 25, bo wtedy profesor Tomaszewski podjął studia na Uniwersytecie Poznańskim. Jak je zakończył, to pracował właśnie w klinice profesora Jabłońskiego i on zajmował się po raz pierwszy w Polsce, ale także na Uniwersytecie Poznańskim badaniami elektrokardiografu, które sprowadzono specjalnie na uniwersytet, i pierwsze badania i pierwsze informacje na ten temat właśnie profesor, wówczas doktor Tomaszewski te badania prowadził, chociaż zajmował się przede wszystkim witaminami i rolą witaminy C, to jest jego doktorat i potem praca habilitacyjna. Po zakończeniu działalności Polskiego Wydziału Lekarskiego on przeszedł do pracy w publicznej służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii, stale był aktywny. Ja chcę też przypomnieć, że to jego idea, by powołać fundację imienia Polskiego Wydziału Lekarskiego, który oferuje stypendia dla młodych polskich lekarzy pracujących naukowo. Poza tym był osobistym lekarzem generała Stanisława Maczka. Umarł 22 czerwca 1995 roku w Edynburgu. Była wielka msza w katedrze świętego Idziego, ponoć wypełnionego, co rzadko się zdarza, jego osobami, które chciały go pożegnać, ale w testamencie znalazła się informacja, że chce być pochowany w Pleszewie i stąd dzisiaj Pleszew na tej sesji. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Tutaj z panią dr Marią Dugołęcką-Graham, która, gdy byliśmy tutaj w ubiegłym roku, przekazała nam wiele informacji i poprosiła między innymi, że jak wrócimy do Polski, żeby zapalić świeczkę na grobie Wiktora Tomaszewskiego, ta sprawa tak się skończyła. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie, za to, że mogę przed Państwem kilka swoich przemyśleń przedstawić. Może na samym początku, dlaczego wybrałem taki temat, mianowicie generał Maczek i Jan Johnston. Jan Johnston studiował na Uniwersytecie w Edynburgu, a generał Maczek mieszkał w Edynburgu. A żeby jeszcze było troszkę jakby szerszy kontekst tematu, to do pierwszej dywizji pancernej, którą dowodził generał Maczek, w czerwcu 1944 roku zostało przydzielonych 13 absolwentów Polskiego Wydziału Lekarskiego, a jeszcze dodatkowo później Czech. Także w sumie mieliśmy w pierwszej dywizji pancernej 16 absolwentów Wydziału Lekarskiego. I taka jeszcze krótka informacja, mianowicie, tak jak wspomniał w swoim referacie pan dr Piotr Jóźwiak, o prekursorach etyki lekarskiej mówił o Janie Johnstonie i o profesorze Sebastianie Petracym. I tu po sobie pozwolę zacytować fragment, który często jest pomijany ze wspomnień generała Maczka od podwody do czołga. I generał Maczek, pisząc te swoje wspomnienia, albo wydając w Edynburgu w 1961 roku, doskonale pamiętał, jaką on pracę przygotował, studiując na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1910-1914. Pozwolę sobie zacytować fragment ze wspomnień generała, zanim przejdę do całości. W
filozofię ścisłą pod kierownictwem dużej miary pedagoga profesora Twardowskiego i polonistykę u profesorów Bruchnauskiego i Kallenbacha studiował. Dla polonisty pracowałem nad filozofią Sebastiana Petrycego, filozofa XVIII wieku, który przekładając na język polski, przekład opatrywał na marginesie obszernym komentarzem. I komentarz ten, mimo przemożnego wpływu świętego Tomasza Zakwinu, odsłaniał wiele oryginalnych myśli naszego polskiego filozofa. Ale żeby wyłowić te błyski i oryginalności, trzeba było dla porównania przejrzeć się przez grekiem Platona i Arystotelesa i łacinem świętego Tomasza Zakwinu. Ogrom benedyktyńskiej pracy. I podsumowując ten fragment, generał z poczuciem swojego humoru pisze: dość oryginalne przygotowanie dla przyszłego oficera i dowódcy różnych szczebli na wojnie jednej i drugiej. Czyli mamy jeszcze jakby kolejny element związany generał Maczek, Petrycy i on stąd, czyli główny bohater naszego spotkania. Ja w zasadzie przygotowałem też fragment dotyczący historii Uniwersytetu Lekarskiego w Edynburgu i z tego, z uwagi na ten doskonały prezentację pani doktor, to sobie podaruję poza może tam dwoma tylko zdaniami. Mianowicie pierwsza rzecz po kampanii wrześniowej i po przegranej kampanii francuskiej, około 300 absolwentów i studentów medycyny, wydziałów lekarskich znalazło się w Wielkiej Brytanii. Druga rzecz, brakowało lekarzy, bo bardzo niewielu lekarzy przeszło przez granicę, przez internowanych czy to na Węgrzech, czy w Rumunii. Mianowicie większość lekarzy, i tutaj zresztą dla Państwa z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jest oczywista, 7 Szpital Okręgowy, ośrodek zapasowy, znalazł się w całości w rękach sowieckich i wszyscy lekarze, którzy tam zostali powołani, zostali zamordowani w szeroko rozumianym Katyniu. Czy to w Katyniu, czy to w Starobielsku, gdzie byli pochowani. Stąd między innymi tworzący się w Wielkiej Brytanii wojsko potrzebowało lekarzy i to szczególnie młodych lekarzy do jednostek pierwszoliniowych, bo tak się złożyło, że wszystkie oddziały od szczebla bataliona wzwyż miały swojego lekarza pułkowego. No, mówimy umownie pułkowych, przy czym to były generalnie no, bataliony, ale historycznie się używało pojęcia pułków. Natomiast były też również jakby zespoły lekarzy, które funkcjonowały w kompaniach sanitarnych. Także w momencie inwazji pierwsza dywizja posiadała 47 lekarzy, z tego było 13, jak wspomniałem, absolwentów Polskiego Wydziału Lekarskiego. Mam przygotowane dość obszerne ich biogramy, ale pozwolę sobie tylko zwrócić uwagę na kilka elementów, mianowicie imię, nazwisko, na jakim wydziale lekarskim pobierał stosowne nauki i później w którym oddziale i ewentualnie odznaczenia. Bo na tych 16 lekarzy, którzy brali udział w kampanii zachodniej 1. Dywizji Pancernej, 9 z nich zostało oznaczonych Krzyżem Walecznych, przy czym jeden z nich, dr Said, został oznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznym i najwyższym oznaczeniem wojskowym, Orderem Wojennym Virtuti Militari 5. klasy. To był lekarz, który był w pierwszym pułku, albo w drugim pułku pancernym, bo w pierwszym pułku pancernym to był inny. Mamy doktora Aleksandra Domara Domarackiego, który był w Szkole Podchorążych Sanitarnych w Warszawie, a jednocześnie studiował medycynę na Uniwersytecie Warszawskim. Znalazł się we Francji, później w Anglii. Był w tym pierwszym naborze marcowym z 1941 roku na Polski Wydział Lekarski na Uniwersytecie i po ukończonych, jakby po otrzymaniu dyplomu lekarza znalazł się najpierw w kompanii sanitarnej, a następnie w 10. Pułku Strzelców Konnych, w 2. Pułku Pancernym i a potem w 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Na okupacji w Niemczech, pozostał w Anglii, zresztą on napisał też taką świetną książkę poświęconą absolwentom tej Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie. Przeglądając akta natrafiłem na taką ciekawą informację, doktor Domaracki zwrócił się do absolwentów tejże Szkoły Podchorążych, którzy byli mieszkali w różnych częściach świata, bo taki los rzucił i natrafił również na lekarza, który, czyli jeden z absolwentów, mieszkał w okolicach Częstochowy i
jakby ta korespondencja była monitorowana wtedy przez służby bezpieczeństwa, także były listy pisane przez pana doktora Domorackiego do Polski, natomiast odpowiedzi były cenzurowane przez służby bezpieczeństwa i tylko lekarz, który odpowiadał, podpisywał to. Zresztą doktor Domorecki po roku 89 dość często przyjeżdżał do Polski, był też jeden z inicjatorów przekazania tradycji 1 Dywizji Pancernej i 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, ta, która jest w Żaganiu. Mamy też doktora Tadeusza Wiktora Drozdowskiego, który studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w 1 Dywizji Pancernej, był w 9 Batalionie Strzelców, oznaczony Krzyżem Walecznym. Jest doktor Stanisław Franciszek Dubiel. On studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Po otrzymaniu dyplomu lekarskiego był w kompanii sanitarnej. Po wojnie mieszkał w Londynie. I tu jest ciekawa postać doktora Abrahama Ginsberga. W tym opracowaniu dotyczącym losu absolwentów pana podejrzewa doktora Gąsiorowskiego jest informacja o dalsze losy nieznane. To się kończy na etapie wojennym. Dwa lata temu córka jego opublikowała wspomnienia. Przecież to są wspomnienia nie jego, ale jej wspomnienia i ona opisuje jakby dalszy okres życia. Bo doktor Ginsberg urodził się w Nowym Targu i studiował medycynę w latach 1927-1939, proszę Państwa. Dwa lata na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie 4 lata na Uniwersytecie Niemieckim w Pradze, kolejne 4 lata na Uniwersytecie w Perugii. Gdy wojna wybuchła, zgłosił się w Rzymie do ambasady polskiej i został skierowany do Francji, do tworzącego się Wojska Polskiego. Następnie stamtąd dostał po upadku Francji do Anglii i po ukończeniu w 1943 roku, jakby pozyskaniu dyplomu lekarza, dostał się do 10 Pułku Dragonów, został Krzyżem Walecznym. Po wojnie osiedlił się w Holandii i co ciekawego, jeśli wierzyć, no bo ja tego nie sprawdzałem w dokumentach, ale i córka jego wspomina, że najpierw musiał jakby to nostryfikować dyplom w Holandii, a następnie jeszcze uzyskał 2 dodatkowe dyplomy specjalizacyjne, w tym 1 na Uniwersytecie w Leidzie. Także czasami się okazuje, że po jakimś czasie pojawiają się dalsze informacje. Mamy też tutaj doktora Jana Józefa Kafela, też studenta Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, który, to co pani doktor wspominała, część absolwentów albo część studentów na tym wydziale szła też drogą przez Związek Sowiecki. On był, znalazł się w niewoli sowieckiej, przeszedł przez Pawliszczew Bor, Jazowiec, wcześniej Stalobielsk. Dzięki Bogu nie znalazł się na tej liście, jak został podpisany pakt Sikorski-Majski, dostał się do Wielkiej Brytanii i studiował na Uniwersytecie w Edynburgu. On po wojnie też nie wrócił do Polski. Mamy tu też doktora Karola Konopackiego, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oczywiście po skończeniu studiów, czyli po uzyskaniu dyplomu lekarskiego, znalazł się w kompanii sanitarnej 1 Dywizji Pancernej, po wojnie wrócił do Polski, mieszkał w Kaliszu. Tu mamy też dosyć ciekawy element, może nawet nam bliski, bo jesteśmy z Leszna, doktora Stefana Kuleszy, który urodził się w Warszawie, ale świadectwo dojrzałości uzyskał w Korpusie Kadetów nr 3 w Rawiczu. Studiował na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ale najpierw rozpoczął studia na Wydziale Matematycznym, a dopiero później przeszedł na Wydział Lekarski. Przedostał się drogą przez Rumunię, Jugosławię, Grecję do Francji, a potem do Wielkiej Brytanii. Dyplom lekarski uzyskał w 1943, został przydzielony do 2 Pułku Pancernego. Przeszedł z nim cały szlak bojowy aż do Wilhelmshaven. I taka ciekawostka. 12 kwietnia 1945 roku 12-osobowy patrol pancerny 2 Pułku Pancernego, którym dowodził pułkownik Stanisław Koszucki, oswobodził obóz kobiet żołnierzy Armii Krajowej w Oberlangen. I to właśnie on był jednym z tych, który tam dojechał, za to został oznaczony Krzyżem Walecznym, a organizował pomoc później dla tych pań, które tam się znajdowały. Zresztą to doskonale opisuje w swoich wspomnieniach, ten fragment zdobycia obozu
pułkownik Koszucki, to się nazywa dokładnie książka, wspomnienia z różnych pobojów, opisuje, jak to widzi te wynędzniałe postaci w długich płaszczach, które przychodzą i mu się meldują. No i oczywiście tam było kilkoro dzieci, które tam się urodziły w obozie w Oberlangen. Mamy też jakby doktora Józefa Jana Łabną, który przywinął się w którymś momencie przez 10 pułk strzelców konnych i może to był jakby element, który mnie jakby zainspirował dalszymi badaniami, szukaniem. Mianowicie w jednym z rozkazów jest informacja, że podchorąży Józef Łabno jest odkomenderowany na Polski Wydział Lekarski w Edynburgu. No więc kwestia, pytanie tak pójść dalej, co tam było i co tam się działo. Doktor Józef Łabno znalazł się w 1 pułku artylerii przeciwpancernej i w bitwie pod Falaise ciężko ranny, stracił oko, miał wyrwę w ramieniu, wrócił do Anglii i po szpitalnym leczeniu już nie wrócił do wojska, został wyreklamowany. Mamy też, ponieważ brak był lekarzy, w związku z tym władze wojskowe czy Ministerstwo Obrony Narodowej zwróciło się do Uniwersytetu, do Polskiego Wydziału Lekarskiego, żeby przekazać pracowników naukowych młodszych do wojska. Chodziło najpierw o 6, ostatecznie do wojska zostało odkomenderowanych 3 lekarzy. Jednym z nich był dr Orgid Lindan, urodzony w Rydze, ale absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Pracował jako młodszy asystent na Polskim Wydziale Lekarskim, został przydzielony do polowej stacji opatrunkowej 1 Dywizji Pancernej. Po wojnie zamieszkał w Kanadzie i w USA. Później był dr Tadeusz Markiewicz, absolwent Uniwersytetu Poznańskiego. Był w 11. Kompanii Sanitarnej, walczył w kampanii zachodniej, został oznaczony Krzyżem Walecznych. Dr Konstanty Maciec, urodzony w Smoleńsku i to jest też kolejny absolwent Szkoły Podchorążych Zawodowych Sanitarnych w Warszawie i przy okazji uczęszczał na Wydział Lekarski Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Był w szefostwie Służby Zdrowia 1 Dywizji Pancernej. Po wojnie wyemigrował do Kanady, mieszkał w Ottawie. Julian Mudrewicz, kolejny, urodzony w Mogson na Syberii. Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, gdy wojska sowieckie wkroczyły do Wilna, przedostał się przez Łotwę i Szwecję do Paryża, a następnie po kapitulacji Francji do Wielkiej Brytanii na Wydział Lekarski oddelegowany. Był też w 10. Brygadzie, 10. Lekkiej Kompanii Sanitarnej. Po depopulizacji mieszkał w Londynie. Doktor Teodor Reduła. No, niektórzy lekarze zmieniali swoje nazwisko, o czym pani doktor tutaj wspomniała, w przypadku pani doktor Kulibabki, on zmienił nazwisko Teodor Reduła na Teodor Scott, łatwiej było znaleźć wtedy pracę. Jest tym. On był na wydziale, w latach 34-39 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Strasburgu. Wojna wybuchła, we Francji zgłosił się do tworzącego Wojska Polskiego, oczywiście po kapitulacji Francji znalazł się w Wielkiej Brytanii, i otrzymał przydział do 1 Dywizji Pancernej. Został oznaczony Krzyżem Walecznych, po wojnie mieszkał w Wielkiej Brytanii, mieszkał w Leicester. No i doktor Henryk Seid, trudno mi odczytać, bo odczytał w transkrypcji niemieckiej, dlatego że to był lekarz wyznania mojżeszowego, ale i tu mam jakby wątpliwość, jak prawidłowo odczytać jego nazwisko. Urodzony w Warszawie, studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Brukseli, tam go zastała wojna, zgłosił się do Francji, po kapitulacji Francji do Wielkiej Brytanii, został przydzielony do 1 Pułku Pancernego i to jest właśnie ten lekarz, który został oznaczony za wybitne jakby działania, może w tym momencie ratowanie rannych na polu walki, Krzyżem Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznym. Po wojnie pracował przez jakiś czas w służbie kolonialnej, a później no, na razie nie udało się ustalić, gdzie dalej. Gdzieś tam mam ślady, że prawdopodobnie był w Stanach Zjednoczonych, ale to jest jakby niepotwierdzone na razie. Mamy doktora Janusza Szednickiego, urodzonego w Piotrkowie Trybunalskim, studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Paryżu, gdzie go została wojna. I kolejne losy po kampanii francuskiej znajduje się
znajduje się w Wielkiej Brytanii, oznaczony Krzyżem Walecznych, zmarł w Paryżu. No i ostatni z tych, którzy służyli w pierwszej dywizji pancernej, ale w okresie działań wojennych, to był pan dr Zygmunt Włodarczyk z Łodzi, który studiował na Uniwersytecie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie, we Francji, w Wojsku Polskim, potem w Wielkiej Brytanii do pierwszej dywizji pancernej. Po wojnie to był jednym z tych dwóch, który, obrony doktora Konopackiego, który wrócił do Polski, zamieszkał w Radomsku. I tak jak wspomniałem, 9 z nich zostało oznaczonych Krzyżem Walecznych, w tym jeden dwukrotnie, jak mówiłem, doktor Henryk Seid z pierwszego pułku pancernego i oznaczony wytokiem litery. Ale jeszcze było co najmniej 8 lekarzy, którzy przewinęli się przez pierwszą dywizję pancerną i z pierwszej dywizji pancernej zostali skierowani na studia lekarskie. To był doktor Biskupski z 24 pułku, doktor Dąbrowski, doktor Dziemitko, doktor Goldstein, Hamerski, doktor Heil i doktor Pokonowski. I tu możemy zwrócić jeszcze uwagę, że decyzja o tym, czy wracać do Polski po zakończeniu wojny, czy nie, była decyzją bardzo trudna. Z czym to się między innymi wiązało? Z tą niepewnością, o którą pani doktor mówiła po zakończeniu działań wojennych i sytuacją polityczną w Polsce, a również był taki jeszcze kolejny element, mianowicie w Wielkiej Brytanii wracało bardzo wielu lekarzy zmobilizowanych wcześniej do armii brytyjskiej i w tym momencie był problem ze znalezieniem pracy. I takie jakby poprawiło tę sytuację ustawa Parlamentu Brytyjskiego z 18 grudnia 1947 roku, która przyznała absolwentom Polskiego Wydziału Lekarskiego prawo do wykonywania praktyki lekarskiej na terenie Wielkiej Brytanii, krajów kolonii i dominiów. I to stworzyło inne możliwości, czy większe możliwości znalezienia pracy. I tu już taka jakby informacja, że ci lekarze, którzy zgłosili się do służby kolonialnej, po 15 latach służby kolonialnej przychodzili na emeryturę, wracali i mogli podejmować praktykę lekarską. I ja myślę, że to tak postarałem się zamknąć w znacznie krótszym terminie, żeby za bardzo w biografię nie wchodzić, natomiast wydaje mi się, że taka warto to przypomnieć. A tak na zakończenie jeszcze to powiem. Pani doktor wspaniale to mówiła o pani doktor Krystynie Munk, a jeszcze jednym z absolwentów był doktor Jerzy Cyrankiewicz. Nazwisko bardzo znane państwu, mianowicie to był brat Józefa Cyrankiewicza, po wojnie nie wrócił. To jeszcze coś powiem, że siostrą pani właśnie Munk była Jadwiga Munk, która była pierwszą żoną Józefa. A to dziękuję za zrozumienie. Ale to są takie jakby ciekawostki gdzieś tam się pojawiające, nie? A biografistyka jest chyba w takich badaniach historycznych, biografistyka jest może najbardziej żmudalna, chyba najbardziej ciekawa, bo wtedy poznaje się ludzi, a nie jakieś takie jakby ogólne informacje. Także ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę.